Ty rzuciłaś się na nich, żeby popchnąć, to był ten moment, kiedy ty ją szarpnąłeś, do niej coś mówiłeś, a ty się zachwiałaś i poleciałaś. O mój Boże. Po prostu wiesz. No, jak ją trzymam? No puść ją, no. Pozwól jej, chcę się poświęcić, ty głupku, ty! 14 z samego rzutu. No nie! Wyciągam spróbę i strzelam do niej. Przestań! Strzelać do anioła śmierci. Nagle samochód jakby... Ostatnie co pamiętasz? To tak jakbyś stracił kilka sekund swojego życia. Ale powiem ci, co cię jakby otrzeźwiło. Krztusisz się. I czujesz, że masz lufę swojego rewolweru w ustach i o mało nie naciskałeś sceny. A dziewczynka tak spojrzała. Mogłam poprosić, by strzelił. I zniknęła. Pusto. Dotykam siedzenia. Zimne, chłodno. Nikt tam nie siedział. Sięgam do manierki, w której jeszcze coś zostało, wypijam resztkę. Metaliczny posmak w ustach od lufy trochę złagodził alkohol. Czy auto mnie odpali? Odpali. Odpalam auto. Ona idzie ulicą, już jest blisko do miejsca docelowego, ale dogonisz ją bez trudu. Jeżdżam autem. Słuchajcie, wy siedzicie nad Zagłoską. Tak. Mogę? Gdzieś tam, nie wiemy czy to co wypiliśmy, wypiliśmy. Nic nie znaleźliśmy więcej, żadnych... Jeszcze szukaliście, mieście. Tak? Tak, no wreszcie domu czy coś znaleźliśmy. Bo słuchajcie, tutaj... w piwnicy, akurat usłyszycie piwnicy, zdjęcie. Kiedy podjeżdża samochód, nie? W piwnicy, w takiej skrzynce z narzędziami militarnymi, takie jak się nosi te amunicje. Skrzynie coś takiego, no właśnie, tak, narzędzia tak. Militarne, trochę zmęczony już jestem, nie? Otworzyłeś to, ona stała gdzieś tak... Rzucała się w oczy po prostu, tak? Nie było karteczki tym razem, ale kiedy ty jakby otworzyłeś się, zobaczyć, czy jest broń, wiesz, wiadomo. Zobaczyłeś kilka rzeczy. Kilka dosyć ciekawych rzeczy. Jest jakiś album ze zdjęciami, gdzie ty fryzjera mogłeś widzieć z widzenia gdzieś tam, nie? Poznajesz go. Dużo młodszy facet, który stoi w mundurze, z insygniami oficerskimi i tak dalej. Odbiera jakieś medale, ordery, stoi taki prężnie wyprostowany, z takim cieniem uśmiechu na twarzy, nie? Takiego zadowolonego siebie marynisa, żołnierza. Mundury są jakieś stare, a obok tych mundurów coś leży. Znaczy w ogóle jest mundur złożony i tak dalej, ordery, wszystkie te oznaczenia. Ten album ze zdjęciami obok niego jest taka jakby skrzynka. Kiedy bierzesz tą skrzynkę, wyciągasz coś, co wygląda jak taka, nie wiem, płachta, nie? I potem orientujesz się, że to jest zdjęta ludzka twarz. Taka zasuszona, pergaminowa, z kośnymi oczyma. Jedna, druga, trzecia, z kilkanaście twarzy. Czyli to jest dom? Fitzgeralda, fryzjera. Czyli takie rzeczy robi? To są azjatyckie. Azjatyckie? Tak. Jakiś Wietnam, Kambodża, może Korea, nie? Ale poznać, że to są azjatyckie twarze po prostu. Zdjęte, trochę jakby, nie wiem, sfabrykowane, w sensie takim, że ktoś zrobił, żeby one nie gniły. Na każdej z nich jeszcze oprócz tego jakieś takie dziwne znaki, podobne do tych, co tutaj widzicie na tej karteczce. Ale podobne, nie te same. No. Odkładam to, zamykam. Ja bym cię rzucił ten, poprosił rzucić na analizę sytuacji, na rozum. Ja? Tak, bo ty masz analityczny umysł, nie? Teoretycznie, trochę mi się tak przestanę panikować. No i przerzuć to, bo to chcę inaczej. 9 plus 3 to jest 12 Można. Tylko. Słuchaj, te Betpeor coś ci mówi. Coś Betpeor. Ci mówi. Tak. Ale nie, ja znam bardzo dobrze te góry, bo ja tutaj jeżdżę... Ale tu nie chodzi o góry, zajarzyłaś. Z komplikacją. Weź sobie tylko podbij o jeden poziom stabilności, zniż znaczy się. To teraz jestem zaniepokojona. Tak, właśnie chodzi o to, że ty nie mogłaś tego rozgryzać i nagle skojarzyłaś. Twoja babcia miała koleżankę, nazywała się Betany Peor. Była w wieku gdzieś twojej babci. To już raczej nie żyje. Betani czy jakoś tak? Beatrice? Zabieramy te wszystkie rzeczy ze sobą, jako wskazówkę. I w tym momencie słyszycie, że ktoś podjeżdża pod drzwi. Słuchaj, ja muszę jechać do księdza. Muszę teraz do księdza.
Więc ty się nimi zajmij, a ja jadę do księdza. Jechaliśmy, to ja cały czas się patrzyłam. Ten się trzęsie, nie? Ale dojechał taki. Nie, no, ja jadę, chcesz, tylko jestem nie jest sama. Nie ma? Możesz sobie zmniejszyć tą stabilność o jeden. Mimo wszystko. Nie, nie ma takiej potrzeby. Tak. Absolutnie nie. Myślę, że... No, obniż, obniż. Nie, nie. I'm good. Poza tym, tak słuchajcie, wy już możecie podejść na podejście, żeby jakby słuchać pukanie do drzwi, czy albo do garażu. W garażu ktoś jest, pali się światło. Zresztą w mieszkaniu też się pali światło. Do drzwi podchodzę. A przepraszam, jak jest sąsiadka, a ponoć pana Fitzgerala wzięli do tego, do szpitala. Taka starsza pani, nie? Ale my jesteśmy... Aha. Nie, nie, do was, nie? A. Że w szpitalu chyba jest. A, policja? A, dzień dobry pani Liliano. Dzień dobry. Dzień dobry pani szeryf. Pana wzięli do ten, jak szukacie starszego pana, to już słyszałam od sąsiadki, że do szpitala go wzięli. Zawał czy coś takiego. Okej. Ale ktoś jest w środku. Właśnie zastanawiałem się, czy po was nie zadzwonić, to może już ktoś to zrobił. No, to idziemy sprawdzić. Ten nierób chyba. Tak myślę, że to ten nierób, ten co z wojska wrócił. Ten bandyta taki. Nie, jest bandyta. Dobrej nocy. A jak zasnąć? Dopiero 19. To miłego wieczoru. Masz numer do ratownika? Tak. Tak, tak. Zadzwoń zapytaj, czy ten chłopak przeżył. Wysyłam SMS-a do Alistera. Poczekaj, ten, zaraz się dowiem, nie? Chwilę później, twój telefon, nie? Dzwonię. No? Jest, mam informację, jest stabilny, aczkolwiek stan jest bardzo poważny, nadal. Okay. Trzymają go w śpiące farmakologiczne. Czy jest przytomny? Jeszcze? Nie, tam jest śpiączy, tylko porą kolonicz. Wiesz co, update'uj mnie, jak będziesz wiedział coś, to po prostu daj mi znać, dobra? To znaczy, ja wiesz, ja nie jestem w szpitalu, ale jakby coś, to ten. Poproszę lekarza, żeby do mnie zadzwonił, albo bezpośrednio do ciebie, dam tak, twój numer telefonu. Nie, do mnie, powiedz, że to jest po prostu istotne, wiem, jest coś, nieważne. Rozumiem, no w sprawie śledztwa, powiedzmy, jest świadkiem, dobra. Czy coś takiego. Przekażę coś. Dobra, dzięki. Trzymaj się w tym pieczniku. Posłuchaj, zanim do nich wejdziemy, zacząłem sobie myśleć. Chwilę. Co ty masz na dłoni? Nie widać. Ja tego nie widzę. Nie, nie, cały czas nie. Okej, okay. Wiesz co, wydawało mi się. Ta dziewczynka mówiła my. Mhm. I... A ciebie ręka zaczęła swędzić, wiesz? Ta dziewczynka sprawiła, że... Straciłem... Nie wiem. Czasami traciłem na panowanie, ale nigdy świadomości. Nad sobą. Czasami miałem zaniki pamięci. Ostatnio już coraz rzadziej, ale... Okej, okay, co chcesz przez to powiedzieć? Ocknąłem się z lufą w ustach. Do teraz czuję posmak metalu, żelaza i zaczynam myśleć, że skoro ona potrafiła robić takie rzeczy ze mną, mogłem wtedy pociągnąć za spust, nawet sobie nie zdając tego sprawy, to być może te samobójstwa są winą, bo ty też to widziałaś. Tak. Czy mi się nie wydawało? Miałem nadzieję, że jednak mi się wydaje. Ja może... widziałam inną. Czy nie miała z tego na oczy? Twins. Twins. Silver Twins. Miasteczko Silver Twins. Huh, no. Znajomy James. Widziałeś go wcześniej. Jesteśmy tutaj dlatego, bo zadzwonił, powiedział, że ma jakieś informacje i powiedział, że mamy się wystrzegać tej czarny. Mogła mnie zabić, ale nie zrobiła nie, tego. Nie, to... Ale nieważne, mi się powiedział. Mogła mnie zabić, ale nie zrobiła tego z jakiegoś powodu. Mówiła coś o... Chcą nas zjeść, nas... nakarmić, nie pamiętam już. Pożywić się? Ktoś ma się kimś pożywiać? Okej, okay, wiesz co, nie wiem o co chodzi, ale będę musiała wieczorem do 20 się zobaczyć z szeryfem. No, zostało godzina czasu do tego spotkania. To przepraszam, to nie James mówił, to mówił szeryf odnośnie strzeż się tej z czarnymi oczami, więc to brzmiało jak brednie wtedy. Ta miała czarne oczy. Ale... Jak pustka. To... Pójdzie ze mną? Pewnie. Jeszcze ten gość, którego to jest dom. Tak. Dzwoniłaś teraz. Jest w śpiączce farmakologicznej. Ja zawał. Ale jest tu James, ten znajomy i nie wiem, zaraz może się dowiem czegoś więcej. Nie podoba mi się to. Większość samobójstw to były samobójstwa. Sami widzieliśmy miejsce zbrodni, a on miał zawał. Tak. Kiedy wychodziliśmy od...
burmistrza po tym pierwszym zabójstwie. Widziałem, jak zmieniła mu się twarz, kiedy spojrzał na tego fryzjera. I szczerze mówiąc, ja... Czy naprawdę myślisz, że burmistrz magią? Nie wiem, ale to było inne spojrzenie. Znam się na ludziach. Widziałem mnóstwo okrutnych spojrzeń. Ja widziałem mnóstwo zimnych spojrzeń. Wiele nienawiści, ale to było nie inne. Zwróciłam, że mamy... To było inne. Okej. Dobra. I... Pukanie do drzwi. O, otwieram. Coś się... Długo mam zajęło. No, godzinkę. Dobrze, no, duże miasto. Było dużo przystanków. Spatrzę się na niego. Tommy, James, Tommy. Daję ci rękę. Agent. Agent McFawen. Widzisz tatuaż na jego ręce. Ufasz mu? W której? I na... Łapię cię od razu za rękę. Na ile też widzisz tatuaż, nie? Nie znamy się na tyle, że w kontakcie fizycznym jesteśmy jakimś. Łapię cię za rękę tak o, żeby... Na jej ręce też widać tatuaż. Skąd to masz? Więc tylko ja ich nie widzę. Nie. Wejdźmy do środka może. Ty też widzisz, jeżeli tam jesteś, nie? W garażu. Miałeś to zawsze? Nie będziemy rozmawiać o tym w drzwiach. Ja... Zachowajcie trochę... Ja widzę, jak pokazujesz na... Nie wiem, albo na... Ja mam tutaj rękę na identyfikator. Tutaj to jest jedna wielka. Ja mam tutaj poparzenie, na którym jest taki tatuaż, który ma to trochę zamaskować, ale na tym pojawił się drugi tatuaż. Jasne. Więc tego, trzeci, którego nie widzisz, ty widzisz oparzenie. Jasne, w porządku. Mówię, która brygada? 75. Ranger Battalion. Dobrze, nie. Mamy godzinę. Mam godzinę. Wy działaliście gdzieś na Bliskim Wschodzie, nie? Marcz, znalazł się jakiś alkohol. Misja pokojowa. Marcz w ogóle przybita jest taka. Słyszałem o... Niektórzy z was nie przyjęli tego dobrze. Nie, tutaj. Nie będziemy jakby już... W garażu te maski są gdzie? Z powrotem w skrzyni, tak? Z powrotem w skrzyni. Idę do kuchni. Czekajcie, chodźcie do mnie. Zaraz usiądziemy. Ja idę do kuchni i chcę znaleźć alkohol, bo to jest za dużo. To ci nie przerywam jednak. Jest wino. Jest wino. Nie jest wino? Czyli nie mam mocniejszego nic? A to biorę to korkowane. Jeśli jest odkorkowane, to nie pij. Nie, zakorkowane będzie. On ma taki stojak z winami. Biorę wino. Musiałam mieć. Biorę wino ten i po prostu ciągnę z tego. Dobry gust po prostu miał do alkoholu. Zacznijmy. Jak już jesteście gotowi, siadam w salonie. Dobra. Usiądźcie sobie, bo chwilę to na to zajmie. Myślę, że zacznijmy od tego, że... pojechać do mnie i tam jest bezpiecznie. Dalej przekazujemy to. Że o, jakieś dziwne uczucie mam, że tu jest bezpiecznie. Bo... Zacznijmy od tego, że nie jestem ekspertem w tym, co mówię. Znaleźliście coś. Ja w domu mam prawdziwy alkohol. Ale... I psa Jamesa. Tak. Dobra, co wy... Czy to jest miejsce zbrodni? Nie, to nie. Nie wiem, tak, w zasadzie, nie ale wiem. To nie o tym chcę mówić. Właściwie. Zacznijmy od tego. Ej, o co chodzi, bo my mamy jeszcze. Wiem, macie dużo rzeczy do zrobienia. Na rewolwerze powoli, ale się staram powstrzymać. Masz? A ja chcę wziąć od ciebie. To ja chciałem. Nie. Zanim do ciebie zadzwoniłem, nie wiedziałem, że masz ten tatuaż. Ten spisek jest szerszy niż nam się wydaje. Jaki tatuaż? Widzieliście. Podążaj za długopisem. Czy też widziałaś dziewczynkę? Ja widziałem. Kto za tym stoi? Dobrze. Jaką widzieliście dziewczynkę? Z czarnymi oczami? Jaką? Ta dziewczynkę! Tak. Mamy jesteśmy ofiarami zbiorowej halucynacji. Nie. Daję ci to wino i mówię tak... Pi! Nie wiem, już i tak jestem chora. Merć. Nie będę się truć jeszcze dodatkowo. To się uspokój. Oni widzieli jestem czarne spokojna. Oczy, czy nie jestem spokojna. To tylko ona. Jestem spokojna. Spokojnie. Jestem biorę spokojna. To jest spisek powiem wycelowany tak przeciwko zdrowej tkance narodu amerykańskiego. Okej, to jedna z... Słuchajcie. Zacznę od tego, że wyciągam swoją broń, tak ją kładę. Czy to wiecie, kim jest Q? Może tylko pomóc, ale to nas nie obroni. Nie jesteś Mówię to... Marsz, spokój się. Proszę cię. James. Ja jej wyciągam notes policyjny, daję długopis i mówię: zapisz mi wszystko, co wiesz o 9-11. To była mistyfikacja. To nie był przypadek. Zapisz wszystko, co wiesz. To była mistyfikacja. Zapisz wszystko, co wiesz. Nikt nie prawie, nikt nie walczył. Spokój! Mówię takim tonem sierżanta z wojska. Kto o tym pisał, nie muszę ci... Marcz! Federalnie cię przysłali. To są ważne sprawy. Nie mów. Wy jesteście tymi prowokatorami! To przez was Trump ma teraz jedyny prawdziwy prezydent, ma takie problemy przez was. Marcz! To wy trujecie tą wodę. Amerykanie, prawdziwi, rdzenni mieszkańcy tej ziemi muszą się dowiedzieć, to jest wasz problem, wasz spisek. Zamknij się!
Ma za dużo pomocy, przy pomocy whisky. Dajcie mi dojść do słowa. Czekam. Dlaczego mówię o tym, że broń nam nie pomoże? Znaczy, może nam pomoże. Poczekaj. Może nam trochę pomoże, ale na pewno nie, jeśli nie użyjemy naszych głów. Jestem tylko żołnierzem, więc nie do końca rozumiem. O co chodzi? Staram się do tego dojść, ale chwilę cały czas to mów, o co chodzi, a nie walisz w jakiś dym w oczy. Zacznę od tego, jakiś rok temu. Byłem w Syrii na... Gówno mnie obchodzi, gdzie ty byłeś. Słyszałeś, czy jest co tu znaleźliście? Przestań być protekcyjnym gówniarzu. Bo federalnym. Ci przywalę w mordę i się skończy. Mam jeszcze jeden pistolet w schowku. Żaden pistolet ci nie poradzi. Masz. Niedługo... Ruszam, wychodzę. Idę po tą drugą skruwę. Niedługo prezydent obetnie wam dofinansowanie. Marcz, na litość boską. James. Dajcie mi skończyć. Wracam z założonym pistoletem za pasek z tyłu. Krzyknę, ale nie wyciągam go na razie. Uspokójcie się, wszyscy chcę wam coś powiedzieć, tak? Federalni go przysłali, jest... wierzysz mu? Pewnie jeszcze wierzy w płaską ziemię. Chciałem, że ty w nią wierzysz. No nie dadzą mi powiedzieć. Wiesz co, nie chcesz przynieść nam wina? Likwidowaliśmy jednostki ISIS. Mieliśmy solidny intel i grupa uderzeniowa Ranger Battalion. Super wyszkoleni, top of the top. Żaden z nich nie przeżył poza mną. Żadna ilość broni nam nie pomoże, jeśli nie będziemy myśleć. Przeciwko czemu stanęliście, że żadna ilość broni? Dobrze to powiedziałaś. Przeciwko czemu? Co sugerujesz, James? Bo ja nie łączę kropek, nie widzę tego. Rozumiem. Chodzi. Dziewczynka przypomniała mi coś i to, co powiedziała Marge. Tu dzieją się siły, o których z jakiegoś powodu nie pamiętam, ale te siły działają w Silver Twins. Istoty. No i mi się Jamesowi głos trochę załamał, bo może walczy z jakimiś wspomnieniami. Istoty spoza tąd. Nie wiem, skąd one są. Dziewczynka, która nam się dzisiaj pokazała, powiedziała nam o tym i to zaczyna być wszystko. Tak, ona nie była halucynacją, sprawdziła to naukowo. Chyba, że... Powiedziała nam wiele. Fitzgerald to przewidział. Fitzgerald był żołnierzem. Nieźle posrane w głowie zresztą. Ale... A skąd pan to wiedział? Nie wiemy, skąd wiedział. Miał mi powiedzieć, miał się... Tak. Nie chcesz iść po wino jeszcze jedno? Możesz mu ufać. Ty mu ufasz? On nie jest taki, wiesz... Tak, co się na ciebie stanie. Zbyt bystry. Miasto składało jakieś ofiary. On też już tym jest. Widzieliśmy oboje dziewczynkę. Ale głupi jest. Jak bardzo mam udawać, że tego nie słyszałem. Bardzo. On jest federalnym. Mamy czas do 6 czerwca. Potem wydarzy się coś, co będzie nieodwracalne. Jeszcze bardziej niż to, co się już... Gdzie jest to miejsce niezbrodni? Ty mi powiedz, jesteś... Ja... Jesteś z FBI? Co to wszystko znaczy? Ja proponuję, żebyśmy pojechali na cmentarz. Jeszcze do tego biorę to. Wyciąga paznokcie. Dobrze, okej. Okay. Ludzkie paznokcie. Co to kurwa jest? James, ja jadę na cmentarz, żeby sobie tutaj gadajcie, bo ja już nie mogę. Tu jest po prostu, ta atmosfera jest taka, jakby miała przyjść burza, która nie nadchodzi i nie pada deszcz. A deszcz jest potrzebny, bo te góry potrzebują deszczu. I pogrzebał go w dolinie, w ziemi moławskiej. Nie, to już ułożyliśmy. Tak, jest tekst, ułożyliśmy, że jedziemy, że muszę pojechać na cmentarz. Gdzie jest ten obrazek? Tu jest obrazek. Dobra, okej. Okay. Chcecie, to sobie gadajcie, ja jadę. Mój kot. Nie jedź. No to ci mówię przecież, że tak się nazywała koleżanka mojej babki. Dobrze. Ona nie żyje. Zaraz tam pojedziemy, we dwójkę. Albo nie, oni mają coś do zrobienia. Chciałem tylko przekazać to, co my wiemy, żebyśmy byli na tej samej stronie. Ale jeszcze nie dopuściliście mnie do głosu. Sama się dopuszczasz. Trochę ciężko, przepraszam, ale trochę ciężko mi przefiltrować, kiedy mówisz składnie, a kiedy zaczynasz. No, uciekać. Smart. Odjeżdżać. Ciu, ciu. To może ja powiem, co wiem. Wiem niewiele. Ale... Nie mam pojęcia, co to znaczy. Tak patrzę się, zastanawiam się po prostu, czy powiedzieć na głos o tym, co... O tej minie i tym, że może być coś nie tak z Silversem.
ale patrzę się na to, że to było tak to tajne i tak w sumie ja nawet nie wiem za bardzo, co to miałoby wnieść, więc nic nie wie. Ale o 20 mam się zobaczyć z szeryfem. I wydaje mi się, że on mi powie coś, co jest związane z tą sprawą. Myślałam, że po prostu plecie drewnie, ale powiedział mi, że mam się strzec dziewczynki z czarnymi oczami. Ja widziałam dziewczynkę z srebrnymi oczami. Nasza miała czarne oczy. Znaczy moja. I tak się patrzę, że... Twins. Silver Twins. Pokazuje, nie wiem gdzie to zdjęcie, kto ma. Nie wiem, dokładnie, nie, tak. Medalik to jest po prostu. Medalik. Widzisz to? Co to jest? Ten medalik. Czajgidiel. No więc... Boże, o co tu kurwa chodzi? Spójrz. No to ja może wam powiem. Tam ma jakiś symbol na przodzie. Q opublikował takie informacje tajne o grupie bogatych elit, burżuazji, ludzi wysoko postawionych, którzy porywają małe dzieci i z ich krwi wyciągają taki składnik, który pomaga zachować wieczną młodość. Okazuje się, że także u nas w miasteczku ten proceder się odbywał. To dziecko o czarnych oczach powiedziało, że raz na 6 lat jakieś dziecko było poświęcane i jego krew po to, żeby miasto było w stanie prosperować. I ostatnio, czyli po tych 6 latach, które minęły, ta ofiara nie została złożona. I dlatego one odwróciły się od miasteczka, albo jest jeszcze jakaś siła, która im przeszkadza, bo one tak jakby... Burmistrz. Były tymi tym miastem. Musimy jechać do byłego ale burmistrza. Ale rozumiecie, co to oznacza? To miasto, ci ludzie, oni wszyscy są w tym spisku. To nie jest tak, że elity są, spiskują przeciwko Amerykanom. My żyjemy w tej siatce powiązań. Tu wszyscy są w jakiś sposób w to umoczeni. Oni poświęcali własne dzieci. Moja siostra została złożona w ofierze. Dziwne, że to mówię, ale chyba zgadzam się z wariatką. Nie jestem wariatką. Kassandrę też nikt nie słuchał. Amerykanie mają prawo dowiedzieć się, co tu się dzieje. Co to znaczy? Co tu się... Rozumiecie coś z tego? Rozumiemy, że... Gdzieś w oddali... Chciałabym pojechać na ten cmentarz. Słychać charakterystyczny dźwięk helikoptera. Rotory, które ten... Gdzieś przelatuje nad miasteczkiem, potem cichnie, czyli gdzieś wylądowa. Słyszałam, że uciekł jakiś niebezpieczny przestępca. No to widzę, że wieści się bardzo szybko. I telefon... Twój telefon. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, żeby się bronić. Mój telefon? Nie odbieram. Dziewczynka coś powiedziała jeszcze, więc okay. Mamy czas do 6, bo jak pana to powiedziała, mag śmierci. Mówiła o magu śmierci. Mag śmierci, ten, który chodzi między światami. Pytałam, kto za tym stoi, kim są ci, którzy za tym stoją. Ona mówi mag śmierci. Mag śmierci chodzi między światami i to on ściągnął tutaj, jak jakiegoś złą istotę, która nie jest już, jest człowiekiem, ale nie jest już człowiekiem, tylko żądnym krwi potworem. Tylko, że nie wiemy, kim on jest. Nie wiemy. Widzieliście kiedyś tego faceta? To ten, co uciekł? Chyba w jakimś koszmarze. Prawda. Prawda, dziewczynka powiedziała, że sprowadzi. To jakby dużo zbiegów okoliczności, pomijając samobójstwo. Dobra, wiecie, ja bardzo dobrze znam te tereny. Na to, znam w związku z tym, że iż wszyscy widzieliśmy dziewczynkę. Nasza trójka ma tatuaże, które mi pojawił się dzisiaj rano. Piecze to jest medalik cholera. Medali, nie tak. Tylko spędzi. Chciałbym go założyć na szyję. No założyłeś, no. Piecze jak jasna cholera. Nie. Mam apteczkę w i jeżeli wszyscy jesteśmy w tym zamieszani, to może pojedziemy wszyscy do szeryfa. Myślę, ja muszę pojechać na cmentarz. Chodźmy na cmentarz. Jeżeli masz informacje w tym momencie dostać bezpośrednio od kogoś, kto ci powie... Powiem tak, jakby topografię miasta. Mhm. Cmentarz, szeryf są dosyć blisko siebie. Mogłaby być kolejność dowolna. Tak możemy pojechać na cmentarz i ja potem do was dołączę, okej? Okay? Chcesz być sama? Teraz? Jak jest gość z brzytwą, lata gdzieś tam nie wiadomo? Mam kota i nie zawaham się go użyć. Marsz. Droplet potrafi... Marsz, w tym momencie bądź chociaż odrobinę rozsądna. Idziesz z nami, dowiadujemy się co i idziemy z tobą na cmentarz. Sprawdzam, kto dzwonił do mnie. Spoglądam na telefon. Twój szef.
piszę do niego SMS-a. Może najpierw cmentarz, a potem szeryf. Jeżeli na cmentarz mamy znaleźć coś, czego nie chcemy, albo nie chcemy. Chcemy, właśnie jedziemy tam po to, żeby znaleźć to, co chcemy znaleźć. To najpierw dostaniemy informację bezpośrednio od szeryfa, który wydaje się być zamieszany w tym dużo głębiej niż mi się, niż chciałabym. Ten cmentarz nigdzie nie ucieknie. Tam a szeryf jest obrzydzący. Mieszkańcy cmentarza są tacy niechodzący. No. Chciałam powiedzieć, że... Oby nie, tfu tfu. Adam. Mój fryzjer. Fitzgerald. On wiedział, że to się stanie. Że co się stanie? Że dostanie za wam. On wiedział, że Teddy się zabije. On wiedział to. Być może nie wiedział, że Teddy, ale wiedział, kiedy to nastąpi i wiedział, że to nastąpi. On wiedział, że dostanie zawał? Pokazuje. Coś mu się stanie. Telefon rozdzwonił, ale nie wasz. W mieszkaniu Fitzgeralda jesteście, nie? Jego telefon. Staję i podnoszę telefon. Ty podnosisz? Tak. Ja się nachylam i podsłuchuję tego samego. Halo, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy mogę rozmawiać z Adamem Fitzgeraldem? Niestety w tym momencie nie jest to możliwe. A czy rozmawiam z panią Margaret? McKay? Mogę przekazać te informacje. A może panu Lili dać ją do telefonu? Kto mówi? Przyjaciel pana Fitzgeralda. Przyjaciel. Dobrze, już... Vincent. Vincent. O ja. Dobra. Przekazuję ci. Dobra. Vincent. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Margaret? Tak. Miło mi słyszeć. Adaś dzwonił do mnie. Tak. W sprawie, że będzie miał nieprzyjemną sytuację i że pani może się wieloma rzeczami zająć. Tak. Czym mam się zająć? Sprawami pana Adama. Bardzo chętnie. Jest pani u niego w domu, prawda? Dzwoni pani ze mną, rozmawia. Czyli jest pani w jego domu. Zaraz tam będę. Proszę się nie rozłączać. I na górze trzasnęły drzwi. I słychać kroki na schodach. Okej. Na piętrze, nie? Już jestem. Słuchajcie, schodzi gościu z piętra, tam gdzie byliście wcześniej. Spokojnie. Elegancko ubrany na biało. Ma taki... białą koszulę, biały krawat. To jest jedno mieszkanie? To jest jedno mieszkanie. I on z tego mieszkania schodzi. Z góry. No. Włosy siwiutkie. Ja przepraszam, co tu się k***a dzieje? Zabrylantynowane, nie? Może zaraz się dowiemy. Sięgam za pas. O. Wziąłem z auta. Dzień dobry. Nie jest państwa więcej. Z tą miłą panią Lili rozmawiał. A, to z panią rozmawiałem. Przed chwilą dzwoniłem. To jest pan Vincent. Pan tu mieszka? Który przed chwilą dzwonił. Nie, mieszkam w Nowym Jorku. I pan tu był teraz cały czas? Nie no, przyszedłem. Biorę wino i zacząłem do ciągnie. Mieszkam w Nowym Jorku i nie widziałem cię na mieście. W Nowym Jorku mieszka 8,5 miliona ludzi. Ale ja pana znam, panie McFallen. Skąd? Widzieliśmy się. Patrzyłem na pana dwa razy. Raz, jako biały jeleń. To mi się przewidziało. Biały jeleń, nie? Tak. Chwileczkę. To ty odpowiadasz za to, co się przytrafiło moim przyjaciołom? Nie. Tak kto? Kierowca? Nieważne. Jestem tu po to, by spotkać się z Adamem. Ja przepraszam, ale... Chciałbym mnie panu coś prosić. Tak. Trzeba pomóc Adamowi. Bardzo chętnie. Tak jak prosił. Otworzyć mu drogę. Ja tego nie mogę zrobić. Zostawił wam klucz, wszystko. Otworzyć mu drogę? Czyli? Czy klucz to wypowiedzenie tych słów? Cicho. Jakich słów? Cicho. Komu? Adamowi. Adamowi? Nie. Ja pytałam pana Vincenta. Więc bardzo proszę... Racz, szanowny panie, swoją szlachetną mowę wciągnąć. Ale są słabe. Bardzo słabe. Umierają. Tak. Bogowie umierają zawsze spektakularnie. Aha, to dobrze? Że umierają bogowie? Aha. Doskonale. A kto przychodzi w ich miejsce? Nikt. Niemożliwe. To trochę tak, wiesz, jak... Robi się niecka i ucieka z niej woda, to za chwilę napływa tam nowa woda. Wyciągam spluwę i strzelam do niej. Przestań! Słuchaj, rzuć sobie na duszę.
No najpierw na przemoc, przepraszam, bo to jest ważne. 16 plus 2, 17, 18. Czyli sukces. Co chciałeś zrobić? Zastrzeli go. Chciałem po prostu... Ale ja nie rozumiem, to na duszę. Na minus 3 dodatkowo. 13, czyli... 8. Minus 3, minus 2, 8. Słuchaj. Rozmawiacie, on tam stał na schodach. Tommy wyciągnął spluwę, jak to on. Strzelił 4 razy, plunął krwią i upadł z 3 kulgami w piersi. To znaczy ty. A chciałem powiedzieć, że ja strzeliłem tylko raz, zapomniałem. A tu raz! Gdzieś tam plen precyzyjnie, żeby go postrzelić i poczułeś, jak kula rozrywa ci klatkę piersiową, umarłeś. Niemożliwe. Nie no, pluje krwią, leży, nie? Gościu tak... Tak, wykonał gest ręką, taki po prostu to... zawiły ruch ręką i zobaczyliście, jak jego ciało po prostu się rozbryznęło. To... Tony! Jak co? To ciało Tonego się rozbryznęło, tak na kawałki, jakby je rozszarpało. Nie, no niemożliwe. Tak, i przez chwilę zobaczyliście cień tego gościa z takimi podwójną parą skrzydeł, nie? Z łańcuchami. Niemożliwe. Strzelać do anioła śmierci? Nie. Patrzę na swój pistolet, który leży na stoliku. Mówię... Nie. 5 minut temu... Słuchaj, mu a ty nie. Leżysz na ziemi, nie? I czujesz, jak ci takie łańcuchy chwytają. I ktoś cię po prostu ciągnie gdzieś w dół, przez dziurę. Bo koło gościa jest jeszcze dużo małych sylwetek, które tak po prostu takie karakany z palcami, pazurami, które ciągną gdzieś tak kawałki twoje do piekła. Nie, nie można tak robić. Nie wolno tak robić. Da się to jakoś zatrzymać? Nie wiem. Śmierć? No ale... Ale to nie ja strzeliłem. Nie, nie, tak, nie. On... Ma taką dziurę. On jest, ja wiem, że on jest w FBI, ale to... To jest... To wybór, którego dokonuje każdy człowiek. Ja biegnę po apteczkę do mojego pick-upa. Ale już nie ma czego apteczkować. Jest plama. Taka plama rozerwana po prostu, nie? No, leżymy w szczątkach Tony'ego. Dokładnie. Jest rozerwany na kawałki, nie? Mam jego ciało. No bez k***a jaj. Ja jestem tak ten... Patrzeć na to... One go nie chroniły. Nie wybrały go, by im pomógł. A ja przyszedłem im pomóc. Bo to my ustanowiliśmy nowy porządek w tym miasteczku. My przerwaliśmy składanie ofiar dla starych bogów. Ja i mój uczeń. Adam. Fitzgerald. Magowie, którzy czczą śmierć. Ale nie w takiej postaci. Myślałem, że was wtajemniczy. Nie zdążę. Ja tylko chciałem powiedzieć, że... Jak wcześniej powiedziałem, że piszę SMS-a, no, to chciałem tylko wysłać do mojego szefa SMS-a, burmistrz współpracuje z meksykańską mafią. Widziałem z kartelem. Widziałem ludzi z kartelu. Wierz mi, wiem co mówię, sprawdź go. Jeżeli możesz, to zaufaj mi ten ostatni raz i go dobrze sprawdź. I to był SMS, który dostałem do... No to poleciał, nie? Mhm. Tak. Nic z tego nie rozumiem. Nic z tego nie rozumiem. Ale kim... Ty będziesz... Mówił nam, co jest dobre i co złe, robiąc to? Mam na sobie kawałki jego ciała! Tak. Pachną smakowicie. Ale nie jestem tu po to. Przyłożył palec tam, gdzie dziura powstała w ubraniu, nie? Całkiem nowy garnitur. My mamy pomóc... Czy Max ma pomóc Adamowi? Chcecie ocalić to miasto, czy nie? Przed czym? Tak. Przed tym, co spotkało jego, tylko na większą skalę. Żeby co? Żebyś ty był u władzy? Ja nie potrzebuję. Ja jestem u władzy. Właściwie nie ja. Ja jestem tylko cieniem. Cieniem prawdziwego pana. To ten pan będzie u władzy. No, i tak jest. Mali ludzie. Wiecie, kogo to sprowadzili? Człowieka z brzytwą. Maga śmierci? Nie. To akurat apostata, odszczepieniec, zdrajca. No nieważne. To nie wiemy. Pomóżcie Fitzgeraldowi, tak jak prosił. Nie zostało zbyt wiele czasu. Już go czuję. Jest tu. Kto? Oni wiedzą, że one w jakiś sposób wyrwały się z zamknięcia. I szukają pomocy. Ja nie będę się do tego mieszał. Wystarczająco na was grałem, ale to dom mojego ucznia. Moja enklawa. Jeśli jesteś aniołem śmierci, to możesz odwrócić tę śmierć. Nie jestem aniołem. Przecież anioły nie istnieją, człowieku.
Wierzysz w anioła? Ocaliły cię tam na pustyni? Odwróć to. Mogę, oczywiście. Przywołam go z powrotem. Odwróć to. Dobrze. Skoro tego chcecie. Jest FBI, nie przesadzajmy. Właśnie. Znaczy, chodzi... Zrobił to drugi raz. Właściwie trzeci. Za pierwszym razem dom nie mierzył, ale ktoś go spłoszył. Za drugim razem, kiedy mu się przyśniłem, bez dania słowa strzelił do mnie. Ile razy można nadstawiać drugi policzek? Ludzie tak reagują na strach. Wiem, że może ci to jest obce uczucie, nie, ale jesteśmy mali. On wróci. Nie jesteśmy, mów za siebie. On wróci, wy zawsze wracacie. Jak wszy. Odwróć to. Bo tak ładnie prosisz. Bo tak ładnie proszę. Dobrze, ale wezmę coś w zamian. Co? Kogoś innego. Kogoś z waszej trójki. Wybierz. Muszę odwrócić śmierć, którą mi zadał. To musi być ktoś najbliższy. Uznałem, że najrozsądniej będzie, że ten, który strzelił, zazwyczaj tak. Mogę to odwrócić. On? Ty? Czy ona? To nie jest dobry biznes. To znaczy, że nie potrafisz. To znaczy, że on strzelił. Wybrał. Podjął decyzję. Gdybym był człowiekiem, umarłbym. Nie jesteś człowiekiem. Nie znasz tego. Więc on umarł. Strachu. To sprawiedliwe. Kiedy stoisz przed czymś, czego nie rozumiesz. I co jest nieludzkie. Bał się tyle razy, że w końcu go od tego strachu uwolniłem. Fitzgerald prosił mnie, by wam pomógł. Ochronił. Więc ochroniłem. Przed największym zagrożeniem, jakie stanowił ten człowiek. Był nieobliczalny. Pełen gniewu. Mogę to odwrócić. Ale ceną będzie któraś z was. Usiadł sobie w fotelu, nie? Tak. Wino. Czuję zapach wina. Ktoś mi naleje? Winę mu nalewam. O, dziękuję. Jak mamy odczytać to zagadkę? Jesteście mieszkańcami Silver Twins. Ich dziećmi. Opiekowały się wami. Chociaż o tym nie wiedziałyście. Jako stworzenia nie wiedzieliście. Jakiś czas temu wszystko zaczęło się zmieniać. Właściwie kiedy mój uczeń pilnował rytuału, one były częścią większej całości. Potem wmieszał się on. Nie będę wymieniał imienia mojego brata, a było zapisane na medaliku. Przekabacił część ludzi. Wiecie, czym, za co odpowiada ten byt? Nie mieści się w kategoriach naukowych. Mieści się w kategoriach zła. Ja jestem czystą śmiercią, a właściwie siła, której służy. Personifikacją tego, co nieuniknione. A on upaja się bólem, jaki dostają dzieci. I to jest wielki błąd, bo srebrne bliźniaczki i Silver Twins są dziećmi. I znalazł lukę, zamknął je w klatce ścierni. Co? Gdzie? W klatce ścierni, rozrywającej ciała i duszę. Klatka ścierni, no proszę. Nie tu. Tu, ale zarazem nie tu. Wpijają się w jej kości, w jej serce, w ich serce, właściwie jedno serce. Bo one zawsze były ze sobą zrośnięte i powiązane. No ja, a jak mu się udało w tą klatkę je zapakować? Ból względem dzieci, krzywda, gwałt, karstwo, pedofilia. Jesteś pewien, że chcemy kogoś takiego tutaj? Właśnie nie. Właśnie. To ten ktoś spowodował, że miasteczko wygląda tak, jak ma wyglądać. Kolega miał nosa. Nie chodziło o pieczarki. Chodziło o ludźmi. Dziecięce. To najgorsze. Burmistrz, tak go zabiłeś. O, nie, to on siebie zabił. Głupek. Mówiłam od początku, że głupek. I co, takiego głupka? Nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Prawo jest prawem. Moc jest mocą. Nie był za mądry. Daj mu jeszcze jedną szansę. Każdy będzie ją miał wiele szans. Każdy zasługuje. Nie umiera naprawdę, on wraca. Jako ktoś inny. Może tak musiało być. Nie przejmujcie się. I tak potem zapomnicie. Fitzgerald miał co do ciebie wielkie plany. Mówi, znalazłem kogoś, kogo umysł wyrywa się z klatki.
Z jednej strony to dobrze, z drugiej to niedobrze. Nie będę wam wszystkiego tłumaczył. Ważne jest to, że dziewczynki, nazwijmy je tak, nie mogą cierpieć tego, co cierpią, bo cierpi całe miasto. Mhm. Ich ból to ból ludzi. Możecie to przeciąć. Ja nie mogę. A jak? Musicie je znaleźć, uwolnić z klatki. Wiem, że Fitzgerald otworzył, znalazł bramę i klucz do niej. Wiem, że będzie czekał tam na was, bo po to dał się zabić. Mak śmierci odnajduje się po drugiej stronie silniej. Dlatego to wszystko przygotował. A ten Fitzgerald jest makiem śmierci? No tak. Dlatego cię wybrał. Właśnie sobie przypominam, jak mi odgalał brzytwą kark. I myślę sobie, oje. Dlatego cię wybrał. Będziesz doskonałą następczynią. Ktoś nie mówił o jakimś poświęcaniu dzieci? Czy ktoś nie mówił o jakimś świrze z maczetą? To jest akurat najmniejszy nasz teraz problem. Czy ten rytuał, o którym mówiły dziewczynki, no właśnie wykonał Ada oraz na 6 lat, poświęcał ofiarę, która była... Nie, to robili mieszkańcy miasteczka. Cały kolektyw, grupa. Nasze miasteczko? Tłumaczyłam wam już to, co 6 lat. Poświęcało 6 lat dziecko. I mamy do tego wrócić? Czy was już wszystkich popierdoliło do reszty? Ale ja nie powiedziałam tego. Wolisz, mamy je uwolnić. Mamy... Wolisz alternatywę? Czyli co, mam teraz mamy wybierać teraz, co jest lepsze? Czy poświęcać pojedyncze dzieci, czy wszystkie razy zajebać, tak? No myślę, że... osoba z... Powiedz to na głos. Chcę, żeby ktoś powiedział to na głos, że to jest lepsze, że to woli, że chce, żeby tak teraz wyglądało. Myślę, że krzywda dzieci nigdy nie jest dobra. Czyli? No nie chcemy jego bliźniaka mieć tutaj. Tego złego bliźniaka. Drugi helikopter. Przebija się echem nad tym. Albo ten sam tylko startował. Słuchaj, dźwięk. Miło mi było srebrno oka zobaczyć i poznać. Będę was obserwował. Miejmy nadzieję, że nie spotkamy się za szybko. Ale każdy z was w pewien sposób jest chroniony. Chronią nas te dwie dziewczynki. Póki istnieją. Które mamy uwolnić, żeby nie cierpiały. Dać im wolność, by wszystko wróciło do normy. Gdzie je znajdziemy? Nie wiem. A co znajdziemy w ciemnej dolinie śródzielska, gdzie to tam nie jest? Nie wiem, to nad tym wszystkim pracował Fitzgerald. Okej, musimy do tego podejść racjonalnie. Jeśli jedna ofiara na 6 lat i tak stanie on siedzi miasto, w fotelu, tak zakończy, tylko zobaczyliście jak tak staje się coraz bardziej częścią tego fotela. Przez chwilę widać tylko jego takie zimne, brązowe oczy i znika. Jak kot z Alicji Krainy Czarów. Tylko nie ma uśmiechu. I tylko szczątki i właściwie czerwona plama, która została po Tonim, taki rozbrysk krwi. To jest jedyne, co świadczy o tym, że tutaj kiedy był człowiek. Ja wstaję i jak w takim amoku idę do kuchni czy łazienki, co jest bliżej i po prostu zaczyna zmywać z siebie to wszystko. I całą twarz, wszystko. Jestem po prostu mokra. Powiedziałem mu, że Bronicie pomoże. On ma swoją spróbę. Słyszałeś, mogę zastąpić Fitzgeralda. I nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ciężko mi się... Mam taką wizję siebie, jak maga śmierci. Ciężko mi się wypowiedzieć. Podnieca. Nie mówię tego na głos. Dobry pomysł. I wracam. Czy jesteśmy ochlapani tą krwią? Ona została. Ona stała blisko. I wracam i jestem po prostu. Jest ta krew mokra, ale przy tym ja jestem jeszcze mokra cała, bo po prostu chlapałam się tą wodą, żeby to z siebie zmyć. Nie wyszło. Chyba potrzebujesz się przebrać. W każdym razie. Ja. Burmistrz i cmentarz. Skoncentrujmy się. Ja muszę iść do szeryfa. Tak, czy szeryf. Do szeryfa. Jedźmy razem, ok? Tak. Cieszę się, że jesteście rozsądni. Tak, delikatnie chcę cię wziąć pod rękę. Bardzo delikatnie, bo nie wiem, jak zareagujesz. Nie chcę, żeby, ale tak jak się robi w D&D Animal Handling. Pomału, spokojnie. Próbuję opanować moją własną energię, żeby ci się mój spokój rozdygotany też udzielił. Gdzieś tam. Możemy pojechać moim samochodem. Ja poprowadzę. Dzieci. Może ja poprowadzę. I pomagam ci usiąść. Droga. Siadam za kółko. Do szeryfa, bo idziecie do szeryfa, rozumiem. Tak. Nie jest daleka.
To jest po drodze na cmentarz mniej więcej, gdybyście chcieli dalej kontynuować tam swoją. Ten jego dom jest zwykłym takim domem, ani okazały, ani nie okazały, po prostu nie wyróżnia się od innych w okolicy. Ma jakiś mały ogródek, światło w kuchni się pali. No? Wiesz, że to jest kuchnia, bo tam bywałaś parę razy. Mam nadzieję, że nie masz uczulenia na koty, bo na siedzeniu siedzi wkurzony droplet, bo już chce do domu. Myślę, że aktualnie jest to znacznie mniejszy problem. Myślę, że tak. Światło się świeci, nie? Poruszył się jakiś cień, jak zapukałaś. To tam? To ja. To ja chodzę. Tak. Sprawdzenie? Tak. Wejdź. A oni? Oni też wchodzą. Wejdźcie. Pokazuję mu. Nie widzi chyba. On nie widzi? Znaczy u niej widział, nie? Aha. Was. Tak. Ale chyba się domyślił. Okej. Nie czarna. Czarna. Ale ja widzę ich? Ich tak. Ale oni nie widzą mojego? Widzą. Okej, ja już nic nie czekam. Nieważne. Mogę wziąć tym razem kota ze sobą? Nie, nie przeszkadza mi, nie mam zwierząt. Żona miała, ale... Wiecie, że go opuściła, nie? Zostawię jakieś ubrania? Żona. Nie. To, co zostało, spaliłem pół roku temu. Mokra i w krwi. Ale znajdę ci jakąś moją koszulę. Dobra, dzięki. Jesteś dobrze zbudowana. Jak na kobietę. No, ty masz atletyczną budowę. Przynieś mi, proszę. Po prostu dał ci jakąś luźną koszulę, tak zwykłych, prostych. No, odwracam się. Paramilitarnych troszkę. Zabieram tylko tę koszulę i się do tym. Panie szeryfie, co to jest tajemnica Cooperów? Nie mam pojęcia. Cooper, pytajcie. Ja nie wiem, o czym ty mówisz. Co? Skąd? Tak mi przyszło. Chcecie coś do picia? Nie, trzeba pić. No, ja się napiję, nie? Jak widzisz, whisky sobie dolał, nie? Leciało FBI, nie? Nasz, powiedz, o co dokładnie chodzi, bo... Powiedz wszystko, co wiesz. Kurde. Tak się trochę, bo on... Przy swoich to knie, ale przy cywilach to nie bardzo, nie? To wszystko będzie brzmiało jak coś niedorzecznego. To miasto ma sekret. Sekret, którego pilnowano. Znaczy, sekret, którego niewiele osób wierzyło. Do rzeczy, powiem ci tak. Myślę, że jak powiesz nam to, co wiesz, a ja ci powiem to, co się przed chwilą wydarzyło, to ty będziesz nie wierzył w to, co się dzieje. Wiesz co, to jest tak. Silversi. Jakiś czas temu zawiązali porozumienie. Nie wiem, jak oni to zrobili. Przez jakiś czas temu to mówię o założycielach, ale chroniłem trochę ich ten sekret, dlatego jestem szeryfem. Raz na jakiś czas znikało w mieście dziecko. Znikało. Raz na 6 lat. Możliwe. Jakby zazwyczaj, przynajmniej od kiedy pamiętam, to dziecko zawsze było albo bardzo chore, albo w jakimś stanie typu mocne upośledzenie, wózek, ciężkie rokowania. Nigdy, prawie nigdy nie znikało ktoś, kto był w pełni zdrowy. Oczywiście prowadzono śledztwo, kiedy pierwszy raz jakby dostałem, bo już tutaj któryś raz tam jest z kolei, ten fotel po moim poprzedniku, miałem poważną rozmowę, powiedział mi, nie wtrącamy się w sprawy rodzin założycielskich. Ani Weberów, ani Silverów, nikogo. Oni się tam zmieniają, tasują, mogą mnie lubić, ale mają pewne przymierze. Nie tylko oni. Stara Slin jest w tym wszystkim, bibliotekarka. Myślę, że oni... Gdybym nie widział, to bym nie uwierzył. Jest tu pewna siła. Nie wiem, indiański duch? Cholera wie co. Objawia się jako dwie dziewczynki. Co więcej, do dziewczynki... Nie wiem, jak bardzo się interesowaliście historią, ale... W ogóle? To no są właśnie. Dawne tereny Szoszonów. Tak, ale w sensie historią Silver Twins. Jakiś czas temu byliście wtedy jeszcze dzieciakami, ja tego nie pamiętam, mój ojciec mi opowiadał, mieli tutaj szkielet. Rozumiecie, taki zrośnięty szkielecik. Mhm. Że on należał, ponoć Indianie uważali go jako bóstwo, któremu nawet tylko nieliczna frakcja coś robiła. I gdzie ten szkielet teraz? Nie mam pojęcia. Był w muzeum jakiś czas temu. Potem możliwe, że go wzięli do jakiegoś dużego miasta. Taki zrośnięte sijamskie bliźniaki. Tak. Ja mam nawet zdjęcie. I tam poszperał gdzieś i pokażę. Ja wziąłem ten medalik, który był, jak byliśmy w mieszkaniu i umyłam go. Czyli? Mówię, tak? Nie. Nie? Okay. Nie tak. Inaczej. Śmiałe zdjęcie, poczekajcie, poszukam. Tak? Tak.
Jak tak, to zdjęcie to... z gazety. Dwa ciałka zrośnięte, dwie głowy, małe dziecko. Indianie wierzyli, że on ma jakieś moce sprawcze. Wiecie, nie to, żebym miał coś przeciwko Indianom, ale dosyć prymitywne wierzenia, dosyć silne. Ja w to nie wierzyłem, ale tuż przed serią tych samobójstw pierwszy raz ją zobaczyłem. Dziewczynkę. Ze zasadzonymi oczami, a potem mi się śniło. Mówiła do mnie, wołała o pomoc. Popieprzone sny, totalnie. A potem zobaczyłem ten tatuaż na twojej ręce. Co to znaczy? Nie wiem, ale pomagaliśmy im skrywać. Im, w sensie, nie wiem do końca komu. Ludziom, można powiedzieć, z society tej, tego miasteczka. Znaczy, łatwo się domyślić, że to są Silversi, może dyrektor szkoły. Czym jest tak naprawdę ten sekret? Myślę, że oni wierzyli w to, że jak to dziecko znika, że oni, nie wiem, składali w ofierze, zabijali, sprzedawali. Nie mam pojęcia, w każdym razie miało nie prowadzić śledztwa w tej sprawie. To 6 lat zdarzała się taka sytuacja, 6. Cooper, naprawdę na to przystałeś? Oni to jakoś umoczali. Poprzednik mój, czy właściwie poprzednik poprzednika, próbował coś z tym zrobić i generalnie skończył jak skończył, a skończył źle. Chodziło też o moje dzieciaki, o moją żonę, a teraz wszystko się zaczęło pieprzyć. Teraz się zaczęło. Silvers. Silvers w tym siedzi, młody Silvers. Tony. Przejął, nie wiem, schedę po ojcu. Zanim Tony... Następny jak helikopter słychać, nie? Jak jechaliśmy do Fitzgeralda, to Tony mówił o tym, że... Ten agent położył się spać? Przestał przeszkadzać? Hooper. Widzisz tę grę? I pokazuje ten spodnie jeszcze mam tylko... No widzę. To jest Tony. Co mu zrobiłaś? Nie. Cokolwiek, co w tym, cokolwiek, co w tym mieście ma jakąś siłę, bo ja już nie wiem, po której stronie, która jest dobra. Dołączył do całej reszty, która się sama zabiła. A, samobójstwo. Można tak powiedzieć. W każdym razie... Byliśmy u burmistrza, zanim do was przyjechaliśmy. Mhm. Byliśmy u burmistrza u Silversa. On rozpoznał kontrahentów, z którymi się dzisiaj widział. Silvers i przysięga na wszystko, że to są jacyś... Mówił coś o kartelu meksykańskim. Tak, że to jest mafia i to jest kartel meksykański. O, grubo. A przyjechaliśmy do Silversa i myślałam, że będziemy rozmawiać o tej sprawie tego nożownika. Ale zaczął zadawać pytania, które miały jak najwięcej informacji wyciągnąć o tym, co robi. I wyjął broń nasze. No, burmistrz. Tak, wyjął broń. Dostałem telefon. Tak, wyjął broń. Że mam coś z tym fantem zrobić. No, już nie musisz. Tak czy siak, powiedział właśnie o tym kartelu i o tym, że właśnie to mi się też nie zgadzało trochę zachowanie Silversa w niektórych sytuacjach. Że to w jakiś sposób jest on, że to jest śmierdzi i tam powinniśmy szukać. No dobrze, to już wiem, jak on będzie miał linię obrony, że nie wiedział. Jeśli chodzi o ten kartel. Tak. Nie wiedział, z kim załatwia interesy i... Nie wiem, co będzie, natomiast... Czy to znaczy, że Silvers stoi za tym wszystkim? Za tym stało mnóstwo ludzi. Tylko kilka osób skończyło. Wyłamało się, przestało robić to, co robić. No i dziwnym trafem wszystko... Przestało, czyli kto? Nie wiem, jest jakaś grupa. Nigdy ich nie widziałem, rozmawiałem z jedną osobą, że mam nie prowadzić śledztwa, z burmistrzem. Nawet nie z Silversem, poprzednim również. Z poprzednim burmistrzem. Jeszcze poprzednim. Poprzednim jeszcze był Silvers. A to stary Silvers. Stary Silvers. No dobrze. Nie. Oni tu wszyscy są w jednej wielkiej zmowie. Tak, ale co ostatnio się zmieniło? Zniknął dlaczego, ten... Dlaczego dziewczynki? Nie wiem, minęło 6 lat i nikt nie zniknął. Tak, ale to nie wszystko. Dziewczynki połają o pomoc. A ten chłopiec, którego szukaliście dzisiaj na... To bestia, nie chłopak. 13-latek zadźwiał nożem ojca i matkę i zwiegł. O kurczę. Kopalnie. No wcześniej pobił tak swojego kolegę, że ten leży na 9-latka, że leży na intensywnej terapii. Nie wiadomo, czy z tego wyjdzie. To ty powiedziałeś, że dziewczynka ze srebrnymi oczami jest... Dobra, a z czarnymi trzeba unikać? Tak powiedziała mi Slin. Kto? Bibliotekarka. Myślisz, że ona wie więcej? Myślę, że wie bardzo dużo. A myślisz, że powie? Nie wiem, może. Jedziemy dalej. Już stara i trochę mieszaje się w głowie, ale...
Ja myślę, że powinniśmy pójść. Musimy się łapać tego, co mamy. Nie mamy za wiele. Jeszcze cmentarz. No, cmentarz to jest tu przy kościele. Przy kościele jest cmentarz. O, dobrze. To chyba wiemy trochę więcej niż wiedzieliśmy. Spieprzyłem, nie? Super. Tyle lat się godzić na coś takiego? Co mogę powiedzieć? No nie wiesz jak jest, będziesz kiedyś może na tym stanowisku i może nie będziesz. Nie będę, bo stąd spierdalam pewnie. Nie tak łatwo to zrobić. Wybierać między złym a gorszym. Możemy pójść. Nasz. Nie będziesz. Co masz teraz zamiast zrobić? Czekam na dyspozycję z pościgiem. FBI chyba lokuje, gdzieś go widziano, niedaleko nas. Że spojrzę u Fitzgeralda, jest to, co zostało z niego. Zgłoszę, ale rano, nie będziemy robić zamieszania. Dobra, idź już. Nie się rozkleja. Jeszcze jedno pytanie. Czy Silvers prowadzi gdzieś jakiś interes w jakiejś sztolni? Jakąś zamyka, albo jakąś zablokował, nie, zakazał jakiejś... Nie, Silvers nie ma majątku tego typu. Oni żyli zawsze trochę z kopalni, ale to te, co poupadały. Trochę z obligacji, akcji i tego typu rzeczy. Z polityki mają sporo... Coś mówiło sporo jakiś... lokacji w tym, w mieście hrabstwie. Coś mówił o jakimś wsadzeniu pieczarek w jakiś... Tak, on... Nic, nie, nic na ten temat nie wiem. On mówił o tym nowym kontrahencie, który... A to może, to jeszcze mi się nie spowiada, burmistrz. O pieczarkach, ale wychodzi na to, że to by było właśnie handel ludźmi. Handel ludźmi? Ja myślałem coś jakiś jeszcze, puścił parę mi ten, jeden z jego chłopaków w biurze. Przy śniadaniu, że coś chodzi o też jakieś składowanie odpadów i tego typu rzeczy. Tak, pewnie też. No to, ale stare kopalnie są idealne, potem zawalasz masz z głowy. Nie? Chyba nie zamierzamy na to pozwolić. No, nie mamy z głowy, bo cały ten Nie jestem w Radzie Miasta. No nie wolno tak robić. Myślę, że Rada Miasta rozważy to i będą rozmowy z... Marcz, powinieneś zawiadomić Agencję Ochrony Środowiska. Mam większy problem. To tak, znaczy to i tak bez ochrony środowiska to nie przejdzie, nie? No helikopter gdzieś kolejny leci. Nie? W szryfie. No przeczesują okolice. Na nas już czas. Wychodzę na zewnątrz. Może chodźmy do bibliotekarki i do księdza. Bibliotekarki może już nie być, jest godzina 18. W mieszkaniu będzie swoim, nie? Bibliotekarka podobno była w to jakoś zamieszana według tego... Ksiądz będzie w kościele. ...który nas nawiedził, więc... Chyba, że... Nie chciałbym wylać. Możesz ty wiesz, gdzie oczywiście bibliotekarka mieszka, więc ja możesz... Ja wiem, gdzie ona mieszka. Nie ma żaden problem, nie? Pytanie, każdy mieszka. Ma dostęp... Wiesz, wszystkie archiwa są u niej. Myśl. To nie działa na archiwach. Przede wszystkim nie wiem, czy o tym powiedzieliśmy, skąd wiem o sztolni. O sztolni powiedziała nam dziewczynka. Jakiej sztolni? Oba... Co? No właśnie, jakiej. Powiedziała, że... Podejrzewam, że chodziło o to, że jesteśmy przed domem. Ich ciało. Policjant, możemy iść nawet do samochodu, nie? Ich ciało, które gdzieś zniknęło, jest gdzieś schowane w klatce z cierni, w jakiejś sztolni. Opel was obserwuje przez okno. Nie? Poczekaj. Klatka z cierni, to mówił ten dziwny człowiek ale w białym. Musimy łączyć fakty. Dziewczynka powiedziała nam, że jest ukryta, schowane w sztolni, tylko tutaj tych sztolni jest. Dziesiątki. Ale możemy sprawdzić, która należy do... Tak. A ja wiem... Którą kupił, albo której prowadził interesy Silvers. Silvers. U mnie w biurze... Poprzedni burmistrz. U mnie w biurze nie. Na pewno... Poprzedni burmistrz myślę, że to nie jest... Silvers. A jak się nazywa poprzedni burmistrz? Ale cokolwiek Dean. na temat aktywności w stolnie. Ashton Deans. Dobra, to jedziemy do pani... Pytanie, czy Ashton Deans nie jest w zmowie z Julianem Silversem? No, na pewno była zamieszana w ofiary, no, można ją wyczuć. Więc tak, na pewno... Ale co nam to da, że była zamieszana w ofiary? Musimy się dowiedzieć, która sztolnia powiem wam Silversa. Tak, jesteśmy troszkę... myślę, że zdążyliśmy dzisiaj przekroczyć granicę obłędu parę razy i... Pojechanie do starszej babki. Sprawdziłam metodycznie i nie oszaleliśmy. Mów za siebie. Idziemy do starszej babki i wyciągam z niej informacje. Chwila. Ja mogę pójść, słuchajcie, do biura i sprawdzić najnowsze mapy geodezyjne i wtedy sprawdzić działki. To, co mówiłaś o swojej babci, to, co mówiłaś o cmentarzu. Co? To jest... No, żeby dowiedzieć się, która działka, z którą sztolnią, przepraszam cię, należy do Silversa. Tak, jeśli ale, uważamy wciąż, że Silvers jest jesteśmy blisko w domu, cmentarza i blisko księdza. Okay. Sprawdźmy ten cmentarz, ponieważ mam wrażenie, że wskazówka, którą zostawił nam Adam, jest ważna i może prowadzić nas krok dalej.
No, czyli najpierw cmentarz, potem ksiądz? Tak mi się wydaje. Jesteście blisko cmentarza, więc dojście tam nawet pieszo zajmie chwilę, dojechanie to już błyskawicznie po prostu. Chcę zrobić tak, że jak będziemy wysiadać już, to że pociągnę cię tak, żebyś został moment, że ty pewnie będziesz tam biegła już, żeby to zobaczyć. Ja chcę cię na moment tak jakby zatrzymać. Nie, ja będę sprawdzać w aplikacji, gdzie się znajduje ten dróg, jeśli tam jest aplikacja. Albo do przodu, nie ma, ale żeby, to jest mały cmentarz. Nie ma, okay, żeby z Jamesem porozmawiać po prostu tak bardziej ten, tak. James, powiedz mi, bo ja mam wrażenie, że brakuje mi jeszcze jakiejś informacji. Proszę streść mi to, co się tutaj odp***ło. Dziewczynki są złe czy dobre? Co my powiedzieliśmy? Ten typ był jakimś aniołem? On jest dobry? Pytasz mnie, jak ja bym miał jakiekolwiek odpowiedzi. Kim był Fitzgerald? Fitzgerald był uczniem anioła śmierci? Brzmi to... Włócznie Wiktora. Czy tam Vincenta. Tak. Jak on się przedstawił? Vincent. I oni chcą te dziewczynki uwolnić od czego? Przywrócenia balansu, jaki był. I co ma te dziewczynki? Co za siłę? Zakładam, że Silvers z wynaturzony mag śmierci, który za 3 dni wykorzystaje do... I on jest do... tym magiem śmierci? Ten Silvers? Nasz burmistrz? Pytam, bo dla mnie to po prostu nie ma żadnego sensu. Ja nie wiem, po której stronie gram, do której bramki chcę w ogóle strzelać. Wiem, że codziennie ginie jedna, dwie, może ileś osób. Wiem, że musimy to zatrzymać. Wiem, że są siły, których nie rozumiemy i rzeczy, których nie rozumiemy, ale jestem prostym człowiekiem. Chcę znaleźć rozwiązanie na jeden problem, który mam przed sobą, a potem będę się zastanawiał nad kolejnym. Mnie też tak. Idziemy po jakiejś nitce, do jakiegoś kłębka, i zmierzymy się z tym, co będzie na kłębku, jak do niego dojdziemy. Nie wiem, czy jesteśmy w stronie. Upraszczając, żeby dochodzą ten sytuacji. Jeden problem rozwiązać. Ja już znalazłam ten. Musimy znaleźć, dobrze, moim zdaniem, okay. Ciało, szkielet tak, dziewczynek, tak. Go uwolnić. Nie przeszkadza, okay. Idę sobie szukać. A czemu jesteśmy na cmentarzu? Wchodzicie na cmentarz. Vincent chciał, nie Vincent, Adam chciał nam pomóc i wskazać nam, jak to zrobić, jak uwolnić te dziewczynki. I zostawił nam serię wskazówek. I to jest kolejna w tej serii. Rozumiem. I Marsz jest kluczem do tego, bo to dla niej zostawi te wiadomości. Zapytam tylko jeszcze, nie wiem, czy chcę znać odpowiedź. Czemu w domu Adama te wskazówki to były ludzkie paznokcie? Bo Adam nie był dobrym człowiekiem. Aha. Świetnie. Źli ludzie. Złe istoty, jedne gorsze od drugich, wzruszą ramionami. Świetnie, siedzimy w gównie po pas i idziemy do błota po pas albo jakiegoś innego szampa, bo mam wrażenie, że nie wyjdziemy z tego nigdy, po prostu zmieniamy tylko płyn. Słuchajcie, cmentarz jest nieduży przy tym przykładzie. Wy macie ten stary cmentarz i nowy cmentarz, nie? No ja nawet cmentarz dalej. Już się niewiele osób chowa, bo znaczy on jest tam bardziej w tym mieście hrabstwa. Ale stary cmentarz, jeszcze tutaj niektóre osoby zasłużone są chowane i nie jest on duży, jest nagrobki, które są, wiecie, takimi płytkami, trochę bardziej jak u nas pomniki, trochę czasami płyty. W cieniu kilku drzew idziesz, wchodzisz, czujesz taką tą typową atmosferę cmentarza. Cisza, zachodzące powoli słońce, jest godzina 19.30 mniej więcej, nie, o 20.00 miałeś się burmistrza spotkać, więc już właściwie ostatnie promienie słoneczne tutaj zalewają tą okolicę. Rządy nagrobków, różnego rodzaju nagrobków i przyglądasz się oczywiście odruchowo na imiona, lat już mi się nie chciało wypisywać i sentencje macie. To są rzędy. Jeden rząd, drugi, trzeci, równiutko, ładnie układane naprzeciwko się sobie. Można znaleźć groby bliskich nawet. Tam też leży trochę. Tata? Kuper jakiś chyba jest. To jest jakiś minionek. Okej. To moja siostra. Tak. Tam jest data nawet śmierci, ona była malutka, nie? Finch i Emma, to moja babcia. Naprzeciwko to... Mamy zobaczyć? Naprzeciwko tego nagrobka jest nagrobek Cooperów. Można odejść na zawsze, by stale być blisko. I Daron Cooper, umarłeś po to, aby żyć. Zgaduję, że umarł młodo. Młodo, tak. Już domyślam 7 się lat. Po... Domyślam się już po... Ale to nie ten grób przykuwa waszą uwagę najbardziej. Nie Cooperów? Nie. O,
Jeden obok, spójrzcie. No. Naprzeciwko. Naprzeciwko, właśnie to zwróciłem uwagę. Po skosie. No. Po skosie w sensie. Dłonie w modlitwie chwalą mnie Pana, śmierć jest wybawieniem od kłamstw do czesności. I na dłonie w modlitwie widać taki wzór. Wyżłobiony na tym. A to nie są miejsca na paznokcie czasem? O mój Boże, co? Tak patrzę na te paznokcie, które zabraliśmy, one pasują mniej więcej wielkościowo? Wielkościowo każdy by pasował. Specjalnie to nie ma ten. No dobra, to układamy w takim razie. Każdym kładzeniem paznokcia masz wrażenie, że one przywierają do tych wyżłobień. Są obrzydliwe. Kiedy kładziesz ostatni, masz wrażenie, że słyszysz krzyki, krew cieknie pomiędzy nimi. Każdy paznokieć był jeden krzyk bólu kobiety. Bo to są damskie paznokcie. Każdy z nich. Co więcej, to nie jest krzyk kobiety. To jest krzyk młodej dziewczyny. Kilkunastoletniej. Góra. Taki, którą można by było nazwać jeszcze dzieckiem. Przerażający z każdym kolejnym odgłosem. A ty ona to słyszy? Tak, tylko ta osoba, która układała. Jeżeli ktoś tam pomagał. Boże, to tylko ja to układałam, ty tego nie słyszysz? I słuchajcie, w momencie, kiedy ostatni nie paznokieć tego krzyku? Padł na ziemię, znaczy na ten znak, nagle poczuliście takie szarpnięcie. Wokół was zniknął cmentarz. Pojawiło się coś innego. Właśnie nie pójdziemy. Niebo zapłonęło czerwienią. Zobaczyliście miasto. Silver Twins, które jest zlepkiem rozpadających się domostw takich na Dzikim Zachodzie. Posplatywanych jakimiś łańcuchami. Połączonymi czymś, co płonie i żarzy się. Ziemia pod waszymi stopami jest popękana, sucha, jałowa i żarząca się. Gdzieniegdzie widzisz tylko takie srebrne żyło, jak gdyby płynącej magmy, tylko która byłaby srebrna i czegoś, co wygląda jak czerni ropy, na przykład albo rtęci, które zwijają się i splatają w taki jakiś, powiedzmy, labirynt, mezalians, ciężko powiedzieć, co to jest, nie? Został tylko ten jeden grób, przy którym stoicie i paznokcie zmieniły się w 10 różnych palców, powbijanych tak po prostu z bólem, które wbiły się pionowo, na ich końcówce pojawiły się knoty, które się żarzą takim małym ogniem. Małym płomyczkiem. I skóra, mięcho po prostu topi się. Tak powoli spływając w dół, nie? Tak widzicie jakieś postacie. Trzymają się w cieniu, na uboczu. Tak. Widać ich twarze, które są jakby przykryte welonami, szare, pokraczne. I słychać takie klekotanie łańcuchów. Część łańcuchów znika w kościele. Słychać śpiewy z tego kościoła. Takie... Brzmi jak bardziej mętne. Część znika gdzieś w mieście. Ale dla was najistotniejszym elementem jest takie dwa łańcuchy. Czarny, oleisty i srebrzysty, które splatają się sobą i gdzieś prowadzą. W góry. Znam te góry. Iść tym, bo to jest tam, gdzie są te... W góry obok miasteczka. Tu nie ma mojego samochodu, nie? Nie, tu nie ma już nic. Jak idziesz, to tak ziemia pod tobą tak drży, unosi się pył i czasami masz wrażenie, że pod tym, tą warstwą widzisz albo właściwie trzaska kość, albo czaszka. Taka zwapniała już, nie? Zapomniana przez czas i ludzi. To jest ta brama, o której powiedział Vincent. Musimy chyba iść za tymi łańcuchami. Wiatr wieje, nie wiadomo skąd. Łańcuchy prowadzą na wzniesienie i słuchajcie, kiedy stajecie na wzniesieniu, nagle waszym oczom ukazuje się dziwny obraz. Miasto, no jest dosyć daleko, ale zarazem blisko. Wieżowce, które sięgają nieba i są z daleka widać jakby trochę jak rojowisko jakieś. Nie przypomina to ziemskiego miasta i niebo nad tym jest całe czerwone, jakby płonęło, jakby ktoś podpalił niebo. Już to parę razy opisywałem, wiecie, o co mi chodzi. Jakby ktoś po prostu zapłonął chmury. I widzicie gdzieś w oddali jedno taką małe miejsce, małą wieżę, która góruje nad wszystkim, chociaż z odległości jest mała, ale kiedy przyglądacie się bardziej, jakby wasz wzrok przyciąga tą wieżę, ona jakby się do was zbliżała, chociaż to tak nie jest. Widzicie, jak wieża jest ułożona po prostu z nakładających się na siebie warstw ciał, scalonych jakimiś drutami, łańcuchami, nie wiadomo czym. I na górze wokół tego latają istoty ze skrzydłami, tak jakby obserwując okolice. Ale to jest tylko mgnienie, bo za chwilę jesteście na tym odbiciu Silver Twins, prowadzeni tymi łańcuchami do dziury. Dziury w ziemi. Takiej rozerwanej, jakby coś spadło, walnęło w tą ziemię i prowadziło gdzieś w dół, po takim, no nie wiem, pożarzonym po prostu, nawet palącym się kraterze. I tak. Masz broń, najbardziej. Z takim odruchem. I tak trzymam, łapię się za broń. Jesteście. Słyszysz Fitzgeralda. Tylko jego głos jest trochę zmieniony. Kto? Tylko ten?
Tak, znaczy wszyscy słyszycie i widzicie, że na dole dziury stoi krawiec, ten fryzjer. Uśmiechnięty, z brodą, tylko ma na sobie płaszcz, nie piżamę szpitalną, jak można było sobie wyobrazić, tylko płaszcz, który jest poszywany z kawałków takiej jasnej skóry. Jezu. Dużej ilości jasnych skór. Ma na głowie coś, co wzięliście za czepek, ale to jest po prostu jedna z tych masek, które widziałeś, to naciąga ją na twarz. Tak. No to dziewczyny mówiły o tym, że magowie... Widzicie taką po prostu zgniłą, naciągniętą skórę, nie? Tak, i na waszych oczach ta skóra tak jakby zaczepy, jakby takie haki, łapią ją i naciągają jeszcze bardziej, nie? Aż tak zęby mu się wykrzywiają, nie? Oni tam są. Oni, czyli? Wszyscy, których ściągnął. Kto ściągnął? Mag. To nie ty jesteś magiem? Owszem, ale tam jest silniejszy. Ona was wybrała. Ty jesteś magiem śmierci, który chodzi między światami, nie? To już nie. Teraz jestem uwięziony w jednym świecie. Chyba, że moje ciało w jakiś naturalny sposób ożyje. Musiałem zasnąć, by to być. Czy ona wybrała ciebie również, żebyś nam pomógł? Ja chronię ją od dłuższego czasu. Uśmiechnął się tak. Znaczy, on się cały czas uśmiecha, bo teraz już nie rozmawiać z jego twarzą, tylko czegoś, co sobie naciągnął na skórę, nie? Powołałem się na dni. Nie będę teraz roztrząsał moralności tego, co robimy. Jak możemy sobie z tym poradzić? Jest tam. Będę szedł za wami. Czy nasza broń coś skóra przeciwko nim? Tak. Nie jest niczym niezwykłym. Chociaż jest potężny i silny. Najważniejsze są dziewczynki. Musimy je uratować. Tak. W jaki sposób te łańcuchy można... Ja zajmę się łańcuchami. Rozerwę je. Zdejmę. Ale to was wybrały. Dobra. Spróbujemy tam. Dobrze cię widzieć, Marjorie. Uśmiech się jakby odwracam tak, wzrok od niego. Te oczy teraz fryzjera, które są takie zawsze sympatyczne, patrzyły na ciebie, teraz wydają się takie, wiesz, nieludzkie i zimne, nie? Takie wyrachowane i okrutne. Ja sobie rzucam na intuicję, jakie on ma intencje, bo mi się to nie podoba. Rzuć sobie. 13. Na pewno nie jest do końca z tobą szczery. I na pewno coś knuje. Nie wiem, komu możemy uwierzyć, ale doszliśmy tak daleko. I za bardzo nie mam alternatyw. Ja tak z bronią się stoję, tak. Idziecie? Tak. Korytarz wygląda jak zwykła jaskinia. Ale czasami ściany tej jaskini mają dziwny kształt, tak jakby ktoś próbował się przez nie przedostać i tak zastygł, nie? Widać palce, fragment twarzy, wykrzywionej zawsze w jakimś takim potwornym, agonalnym okrzyku. Cierpienia, bólu i tego typu rzeczy. Tak. Jest dużo rozwidleń, ale jakoś intuicyjnie, jakby tatuaże, które dostaliście, ciągną was w jedną stronę. Łańcuchy zniknęły, jest ich teraz wszędzie, jest pełno tych żył i tak dalej. Czasami wydaje wam się, że słyszycie jakieś okrzyki. Krzyk dziecka, wrzaski, płacz, huk strzału. Zobaczyłaś nawet w pewnym momencie idąc, tak jakbyś szła korytarzem, ale jednocześnie patrzyła przez okno w jakiejś galerii i zobaczyłaś Hoopera, nie? Ten huk strzału to była broń przyłożona do skroni, którą sobie nacisnął. Hooper? Tak. Nie wiesz, czy to jest Oman? Tak, twój szef. Czy to jest Oman, czy to nie jest Oman? Widzisz też jakąś kobietę w wannie, którą znasz z widzenia, która po prostu przygląda się brzytwie, płacze i zastanawia się, czy przeciąć, nie? Przykłada tą brzytwę, ale dalej już nie wiesz, bo poszło źle. Tak jakbyś widziała takie, wiesz, przez brudną szybę akwariów. Mhm. Te ludzie są zniekształceni straszliwie, a ty idziesz jakimś takim tunelem, który kojarzy się z czymś organicznym, ale zarazem nieorganicznym. Mhm. Właściwie cała trójka was idzie. Idę się pierwsza na to. I z tym wie. Patrzysz, że masz broń w ręku. Merch. Dobierz broni. To tutaj. Stajcie przed drzwiami, nie? Kiedy otworzę te drzwi, bo nikt z was tego nie zrobi, znów będziemy w miejscu, które będzie pomiędzy. Ale chyba nie mamy za bardzo wyboru. I gościu podchodzi. Te drzwi wyglądają jak w schronie, takim jak gdybyś używała, wiesz, taki okrągły, nie? Bierze po prostu takie uchwyty, ciągnie je w dół i otwiera z piskiem do jaskini, nie? I słuchajcie. On jakby staje w progu, tak jakby nie mógł za bardzo jej przekroczyć. Macie wrażenie, że powietrze wypełniają takie dziwne znaki, które są jak sieć. Mhm. Jemu nie pozwalają wejść, ale dla was
Jakby tak jakbyś przechodził przez taki całą znaczku. Nie? Gdybyś był pierwszy, który to przejdzie, albo jakbyś będziesz kolejną osobą. Widzicie jaskinię. Jest to prawie najzwyklejsza jaskinia. Widzicie nawet jakieś kręcone schody prowadzące, takie metalowe, jak w statkach czasami się robi, wiecie, do trapów, prowadzące gdzieś w górę i widać nawet klapę. Nad tą jaskinią jest taka duża sztolnia w samym środku. Z tej sztolni słychać krzyki, słychać wycie, słychać płacz dziecka. Jednego, drugiego, trzeciego, taki cały chór potępionych, bolesnych okrzyków. Tak, macie wrażenie, że wieje stamtąd zimnem i nad tą sztolnią zawieszona jest klatka, tak? Ta klatka to jest tak trochę, można wygodować sobie średniowieczne narzędzie tortur. Ona jest jakby dociskana kolcami do środka i faktycznie tkwią w tym dwie osoby. Właściwie jedna osoba, tylko zrośnięta z płonu. Dwie głowy i czarne włosy, widzieliście je. Czy to w odbiciu, czy to powiedzmy w twoim przypadku, kiedy z tobą rozmawiała, czy w waszym przypadku, kiedy zaczepiła was u fryzjera. Tylko teraz jej ciało spływa i teraz tak, ta krew jest trochę dziwna. Bo widać, jak takie krople krwi spadają do tej studni. Część tej krwi jest srebrna, część jest czarna. Tak jakby to ciało łączyło sobie te płyny, które wypełniają oczy tych dziewczyn. To są... One wyglądają tutaj bardzo podobnie, to znaczy nie do końca tak, tylko tak jakby bardziej okaleczone, pogruchotane, tak jakbyście tam nie spotykali się z ich prawdziwą emanacją, tylko z czymś więcej, ale nie są same. Po drugiej stronie, patrząc na was zdziwionym, stoi mężczyzna, którego znacie ze zdjęcia. Tego zdjęcia. Tak, nie ma na sobie. Tak, nie ma na sobie. Nie ma na sobie uniformu. Jest właściwie całutki nagi. Jego ciało jest pocięte. Świeżo pocięte, tak jakby ktoś płytkim narzędziem, może brzytwą, wykroił kawałki mięsa, odsłonił fragmenty ścięgien. To widać po prostu, że te rany są głębokie i krwawią, ale układają się w jakieś przedziwne wzory. Nie? Gościu nawet ma twarz okaleczoną w ten sposób i on trzyma. Ciekawe. Jakby tą klatkę, nie? Z jego pleców, dosłownie z kręgosłupa, wystaje łańcuch. Ten łańcuch biegnie gdzieś na górę, na te schody. Taki, jakby ktoś mu wziął kręgosłup, szczepił kawałki, nie wiem, takiego drutu kolczastego połączonego z łańcuchem od roweru albo od jakiejś maszyny, nie? I gościu tak spojrzał na was, on coś robi w tej klatce, nie? Znaczy, tą krwią próbuje coś, tą krwią dziewczynek coś próbuje robić, cały czas coś mówi, nie? Tak. Ma takie zepsute zęby, które są tutaj przynajmniej wyglądają, jakby były spiłowane. Tak zatrzymał się, spojrzał na was, nie? Tak przerwał to, co robił. Takie zimne, wyrachowane, po prostu pozbawione jakiegokolwiek człowieczeństwa oczy zatrzymały się na was. Nie powinno was tu być. Kim wy jesteście? Czy to jest jedyna istota i te dziewczynki... Jeszcze tylko ten łańcuch jakby, masz wrażenie, że ktoś to trzyma, tak jakby to był pies na obrzeżu, nie? Huk strzału, rozumiem, tak? Na przemoc. Masz plus dwa dodatkowo, bo on się nie rusza, jest zaskoczony. By the way, strzelam... Z pistoletu... Strzelam rewolwerem. Rewolwer, huk rewolweru. Rewolwerem to niego. Mam plus 3? Tak. Dodatkowo. To mam 20. Słuchaj. Co chciałaś zrobić? Przycelowałam centralnie w jego czachę. No i dałam strzał. Puknął strzał. Gościu dostał centralnie między oczy, nie? Widziałaś po prostu, jak tutaj jest mała rana wlotowa, ale tył jego głowy po prostu eksplodował na ścianę za nim, nie? Gościu trzyma się tej klatki. Tak. Nie powinien żyć. Tak, zmrużył oczy. Dlaczego? I tak... Widzisz, puścił tą klatkę, zachwiał się, jakby łańcuch, którego trzymał, puścił i on poleciał w tą sztolnię. Nie? Dziewczynki jakby usłyszały ten huk strzału. Ściany w ogóle zadrżały. Było słychać jakieś takie jakby jęki, krzyki i tego typu rzeczy, nie? Dziewczynki tak spojrzały w waszą stronę. Oczy srebrne i czarne spojrzały na was, nie? A metalowe stopnie słychać takie... Tup. Tup. Przymierzyliście, nie? Słyszysz głos burmistrza, młodego Silversa, nie? To zapewne ty, Lilith. Tak, i masz dzisiaj mierzy ktoś do ciebie drugi raz na bronią. Nie strzelaj. Muszę z wami porozmawiać. Potem podejmiesz decyzję, nie będę się bronił. I mam ci wierzyć, dlaczego? Możesz to zrobić, nie musisz. Tak, ktoś z wami jeszcze jest. Ja jestem. Kto to jest ja?
Jak słychać, on schodzi, tylko tam trochę stopni jest. Ja, widać jego stopy już, nie? Ja spróbuję. Jest jakieś miejsce, w którym można się schować, żeby nie wiedział do końca, ile jest przeciwników? Myślę, że tak. Ja nie będę się nic, tylko podkradnę się takim rangerowskim stylem, schowam się gdzieś, żeby nie widział mnie. McCain, powiedziałaś, tak? Przepraszam, bo... Tak, Margaret. Margaret, to chyba nie ty, jeszcze ktoś. Ktoś silniejszy. Ja jestem tą najsilniejszą. Chodzi mu pewnie o tego, tak, który został. Tak, nie? Ale nie pomoże mi nie było. Ja myślę, że to Fitzgerald. Przecież on dostał zawału. Nieprawda, oszukał. Wszystkich nas oszukał. Naprawdę? Czemu pasożyt? Tak, on schodzi, widzisz, jest teraz, po chwili jest dobrym celem. On schodzi po prostu, ma ręce rozłożone w ten sposób. Ubrany jest w garnitur. Ten, który chodził, niebieska koszula, krawat. Nie, ciebie nie widzi, gdzieś tam się przyczaiłeś. Tak. Musimy porozmawiać o dobrze tego miasteczka. Tak, tak, celuję. Wszyscy od rana mówią o naszym miasteczku i mają na celu jego dobro. Wiecie, gdzie jesteście? Tak spojrzał, tam są te drzwi otwarte i widać Fitzgeralda, który stoi po prostu. Nie? Tak myślałem, że to ty. Przyszedłeś tu po nie, prawda? Chcesz je dla siebie, bo ci odcięliśmy. Chcesz wrócić do tego, co było. Dobra. Składać dzieci w ofierze? Silvers. Mówił wam o tym? Nie jesteście chyba z nimi w zmowie. Silvers! 10 osób zginęło. Tylko dzisiaj. Od początku do końca, co tu się dzieje? One się dzieją. Chcemy to skończyć. Ofiary z ludzi, dobrobyt tego miasta. Chcemy to skończyć. W jaki sposób? Zniszczyć się. Tak? I dlatego współpracujesz z kartelem? Porwania, wymuszenia, handel ludźmi, narkotyki, pedofilia, mogą opuścić dzieci. Ręce? Nie. Nie wiem, o czym mówisz. Dobrze wiesz. Ja chcę na intuicję rzucić. Rzuć. To on cię przejrzał. I FBI jest już na twoim tropie. Nie wiem zupełnie, czy to... Nie wiem, czy to zupełnie, czy to zadziała, ale łapię za ten prezent, tatuaż i próbuję jakoś myślami skomunikować się z nimi. W momencie, kiedy nie są może trzymane, może będą jakoś mogły się ze mną skomunikować. Wiesz co, to jest dobry pomysł. Rzuć sobie na duszę. Zobaczymy, czy to zadziała. Ja intuicję. To masz plus 2. Intuicja 10, 20. Słuchaj, on faktycznie nie wie. 9 plus 2, to 10. Jakby może nie wiedział, że pracuje z kartelem. Okej. Okay. Naprawdę nie wierzę. Taki głupi to nie jest. Albo dobrze udaje. Ale masz tak, tak czujesz go. Ja mam. Słuchaj, on opuszcza ręce. To jest mój atut. Złóż ciała, ale nie ma żadnej broni. No, atutem, nie? No. Tak. Chodzi ci o korporację? Tak, o twojego kontrahenta nowego. Pieczarki. Człowiek, który mi ich polecił, mówił, że są godni zaufania. Musiałem zostać opłamany. Coś mi w nich nie pasowało. Dobra, Silvers. Pomijając to. On mi powiedział, że będziesz się tak bronić. Ten nerwany agent FBI. FBI jest już na twoim tropie. Nie ujdzie ci to na sucho. Niby co? Współpraca z kartelem. Niby jaka współpraca? Zatrucie wody w miasteczku. O czym fala samobójstw. Jesteście rozpracowani. Silvers, rozumiem niechęć składania dzieci w ofierze, bo jestem po tej samej stronie. Ale to, co się dzieje w miasteczku od parunastu dni... Mój brat został złożony w ofierze, dlatego wyjechałem. Chciałem to powstrzymać, to od początku był mój plan. Nie czy wracałem, póki mój ojciec żył. Dlaczego ludzie umierają? Zapytaj się ich, w jaki sposób to robią. To są ci, którzy im coś obiecali. Ci, którzy nie dotrzymali obietnicy. Ściągnąłem tego człowieka. Znaczy, spojrzał na miejsce, gdzie spadł brzytwa, po to, żeby to powstrzymał. Bo wiedziałem, że potrafi robić takie rzeczy. Mordować kobiety. Czy mordowanie dorosłych ludzi jest lepsze, czy gorsze? Robić takie rzeczy, które teraz my zrobiliśmy. Wejść w to miejsce. Nie sądzisz, że jesteśmy w prawdziwych podziemiach. A właściwie nie sądzisz, że jesteśmy w podziemiach, które można by było nazwać podziemiami, prawda? Chciałbym im zadać pytanie. Jeżeli wyrzuciłem 11 w sumie z tym plusem. Czy jeśli was uwolnimy, zabijemy obu magów, odejdziecie i skończą się wszystkie śmierci? Jesteśmy Silver Twins. Będziemy potrzebowały energii. Nie martw się. Jedna z nich. Nie. Skoczy w sztolnię i będzie w porządku. Muszą mnie nas nakarmić. Jesteśmy słabe. To straciliśmy dużo sił. Weźcie mnie. Ale koniec z dziećmi. Nie. Trzeba nas karmić. Tylko tak będzie można to miasto ratować. Tylko tak ludzie będą szczęśliwi. Ty nie jesteś chory, chociaż trochę jesteś. Twoja głowa już nie jest taka, jaka była. Przez rzeczy, które widziałeś. Możesz to skończyć. Dobrowolnie skończ to sztolni. Będziemy wolni.
ale najpierw pozbądź się maga śmierci. On ją okłamuje. Kłamie ją. Ja w tym momencie celuję do Silversa. Hmm? On ma cały czas ręce. Nie, poczekaj, bo to no. Celuję do Silversa. Tam są, ty jesteś coś co robi, no, nie? Dziewczynki są z boku. Dobra. No. I strzelam do Fitzgerald. Na przemoc. 3. Okej, okay, wiem. No, co by tu można było zrobić? On zna to miejsce, ty nie znasz, ale on nic nie mógł specjalnie zrobić. To znaczy tak, w momencie, kiedy strzeliłaś, on jakby wyczuł twoje intencje, kiedy się tak gwałtownie obracałaś, nie? Twój atut, jest jakiś atut, który masz? Ja mam mistrz posłuchań, że jestem, to nie. Ale jakby odwracając się, on to wyczuł i w momencie, kiedy strzeliłaś, to był ten ułamek sekundy zawahania, tego momentu, kiedy ściągałaś cygiel, on się po prostu... Bo mu wystarczyło taki jeden ruch w bok i on go zrobił po prostu, on się odsunął, nie? Tak na zasadzie, ale huk strzału gdzieś tam po prostu oderwał kawałek ściany. Widziałaś to, nie? Ale wiesz, że on tam będzie tuptał nogami, możesz za nim pogonić po prostu, nie? Ewentualnie. Chciałbym wykorzystać atut szybki jak błyskawica. I? A ty w sumie jesteś bliżej niego, bo jesteś za bramą. A tak, ja krzyczę nie ale... i strzelam do niej. A. W sensie strzelasz, tak? To na przemoc. Przepraszam. Ty? A ty co będziesz robił? Ja bym chciał zastrzelić obu, ale najpierw musimy zrobić... Kogo? Fitzgeralda? Obu magów. Czyli najpierw Fitzgeralda? Tak. Nie, najpierw Silversa, dobra. A potem Fitzgeralda. To na Silversa. Znaczy najpierw na szybki jak błyskawica, bo nie wiem jak... Ja myślę, że możesz uruchomić atut i będziesz mógł mieć dwa ataki na przykład. Okay. Tak, bo to się rzuca na atut, nie? Na przemoc chyba. Tu z przemoc tam jest napisane, nie? Tak. No to dawaj. No to jakby zdążysz jeden strzał, drugi strzał, nie? Dobra. Po prostu w ten sposób. Najpierw to. Silvers. Dobra. 16 plus 3, 19. Dobra, i teraz drugi Fitzgerald, bo mogło to być w tej samej chwili, kiedy tak. Ona podejmowała decyzję, a potem będziemy Nataszę rozliczać, nie? Ile miałaś? Ale rzucam. 19. Słuchaj, to już opiszę tą scenę, a ty? 19. Dobra, to było coś takiego. Nie, strzały padły mniej więcej w tej samej chwili. Jakby cofnę tą scenę, którą opisałem. Tak. Ty mierzyłaś do Fitzgeralda, nie trafiłaś, ale tylko dlatego, że wcześniej po prostu trafiła go kula, nie wiadomo od kogo strzelona, nie? To było coś takiego, że ty rąbnąłeś raz, rąbnąłeś drugi raz, nie? Gdzie chciałaś strzelić? Chciałam jej wytrącić broń z ręki. Kulą to będzie ciężko, nie? Możesz jej przestrzelić dłoń na przykład. Nie? I potem było coś takiego, że jak trzymałaś w ten sposób broń, to twoja prawa ręka zmieniła się w tej strony, powiedzmy, zmieniła się po prostu w kawałki poszarpanej omiecha. Potworny ból, to były 3-4 strzały naraz, nie? Dosłownie, jeden po drugim, ale w takich odstępach, że ciężko policzyć, nie? Fitzgerald oberwał klatkę piersiową, potem druga kula przez to minęła jego głowę, nie? I on się zachwiał, zsiniał i zniknął. Tak? Jeśli chodzi o burmistrza, to Silvers oberwał gdzieś tak, powiedzmy, w klatkę piersiową też, bo to były strzały takie, jak żołnierze to robią, żeby załatwić cel. Nie chciałeś obezwładnić, czy chciałeś? Bo to już kwestia intencji. Nie, chciałem go zabić. No okej, okay. Tak na jego niebieskim garniturze, center of mass. Taka po prostu, wiesz, pojawiła się plama krwi. On tak spojrzał na nią zdziwiony. W tym momencie przez ten huk usłyszałeś jak na ten, jak Lili wrzasnęła z bólu. No, po prostu upadł pistolet jej. I upadła na ziemię. I widzisz też kątem oka, że to zrobiła Majard. Strzeliła do niej, nie? Ja zaczynam krwawić, bo to są naczynia Marsa. Nie, ja myślę, że to jest powiedzmy rana. Ja nie będę bawił się, bo tutaj pasowało mi do sceny, że to gra strzela, że to będzie krytyk po prostu. W sensie, że ty będziesz miała. Nie będziesz miała ręki później, tak. Nie? I nawet jeżeli byś to przeżyła. To będziesz miała urwane, bo to było z bliska, albo po prostu dziura albo dwa palce odstrzelone, no coś w tym rodzaju. No, ustalmy, że nie mam powiedzmy tej. Jest to powiedzmy dłoń, poważna nie? Rana, tak, ale na tyle poważna, łapy. Że teraz nie utrzymasz broni w tej nie, ręce. Nie mam połowy ręki. I was tak spojrzał na ciebie, taki. Zdziwiony na swoją rękę, na krew, która bucha po prostu z tego ciała, nie? I po prostu tak upadł, nie? Złożył się, jak szmaciana lala na ziemi. Biorę jego ciało, wrzucam do środka. To wam wystarczy? O, tak. Niedobrowolne, ale... Może być. Może być przynajmniej na chwilę. Tak. I słuchaj, ciało tam leci w tą sztolnię. To był strzał... Właściwie to rób, nie? Jeszcze ją. I tak już będzie okaleczona. I klatka zaczyna tak... puszczać, nie? Natasza, coś twoja postać robi tak?
Nie, ja się wycofuję trochę. Tak, w pozycji bezpiecznej, tak, gdyby coś. Nie, nie wiem, co się dzieje i jestem trochę oszołomiona tym wszystkim. A w tym szoku też szukam broni, bo ja nie wiem, co się zdarzyło. No tak, jest, leży na ziemi, nie? Prawą ręką mnie nie weźmiesz, ale lewą utrzymasz. Nie, próbuję. Tak, krew ci leci, wiesz, palców nie masz, nie? Zielona jesteś na przemian. No tak, ja w ogóle się próbuję zorientować, kto żyje, co się dzieje. Właściwie żyjecie w trójkę. Klatka zaczyna się tak rozwierać, nie? Patrzy się na swoją rękę. Zaczyna tak lekko opadać w dół. Opiera się o taką krawędź, na którą była. Otwiera się i ta istota, tak ją nazwijmy, Silver Twins, po prostu wychodzi, nie? Jedno ciało, dwie głowy, nie? Ja w tym czasie jeszcze tego nie ten, patrzę się na to, co mam ten, trzymam tą broń i takie... Przepraszam, nie chciałam ci zrobić krzywdy. Celowałam w broń. Teraz jest ten moment, kiedy już doszliśmy do momentu, kiedy musimy się zastanowić, co zrobić. Jesteśmy wolni. Silver Twins jest wolna. To może już dzięki temu. Moment. Myślałem, że za późno. Chowam pistolet. A ja jeszcze... Na waszych oczach... Szkielet rozdziela się tak na dwie postacie. Z czarnymi oczyma i zasadnymi oczyma. Nie? Dwie dziewczynki idą w waszą stronę. Tu jest taka moja inspiracja, ale to nie są dziewczynki, tylko dwóch bogów z kulta. Pokażę wam więcej, jak oni w dorosłym życiu wyglądają, jak wyglądają bogowie w kulcie. Nie? No, bardzo podobnie inspirowałem się, wymyślając te rzeczy, tylko zaraz jak znajdę ich, to... O, to coś takiego. Nie? Dwójka po prostu zwykłych ludzi, nie? Tylko to są Indianki, a tutaj są dwaj chłopcy. Trzymają się za rękę, właściwie jak się rozostali, to trzymają się za rączkę, nie? Jesteście częścią tego miasta, zrodzeni z tej krwi, naszej krwi. Nasze dzieci, dzieci w Silver Twins. Jak możemy wam się odwdzięczyć? Jesteśmy wolne. Mark zniknął. Padł do czeluści. Do inferna. Czy... Drugiego tam rzuciłeś? Nie było nas przy tym, kiedy umowa Silver Twins została zawarta, więc nie znamy jej szczegółów. Co 6 lat trzeba złożyć dziecku. Lub osobę dorosłą, ale najczęściej to były dzieci. Co jeżeli tego nie będzie? Co jeżeli nie będzie ofiary? Właśnie coś takiego. Miasto zacznie obumierać, my zaczniemy tracić siły. To zawsze ktoś słaby. Prosiłyśmy o tych najsłabszych, o tych najbardziej zagubionych, najbardziej nieszczęśliwych, o nic więcej. Nie chciałyśmy przynosić krzywdy. Mów za siebie, siostro. To ta z czarnymi oczyma. Mhm. Tak. Chciałyśmy, by ludziom było dobrze. By byli bogaci, szczęśliwi. By nie było tutaj zła tego świata. Ale jednak trafiło do nas. Możemy ochronić miasto przed tym złem. Możemy też odejść, ale... Wtedy miasto przestanie istnieć. On spojrzała tam w kierunku i chyba myśli o Silversie. On chciał dobrze, ale wybrał złą drogę. Był złym człowiekiem. Znałyśmy jego myśli. Zabił więcej ludzi niż ty na wojnie. Dzieci, kobiet, by nauczyć się sztuki, którą pokazał. A wy? Wy jesteście dobre? My nikogo nie zabiłyśmy. One się nie prosiły o ten układ. To ludzie chcieli, by miasto było bogate. Silvers, Slyn, Deans. I patrzę na tam z ciemnymi oczami. Ty prawie zabiłaś to niego. Nie. To on sam chciał ze sobą skończyć. Ja nie zmuszałam. Ja pokazałam, co mogę zrobić. Nigdy nikogo do niczego nie zmusiłam. Spokojnie. Żyjemy w XXI wieku. Sami. Może... Nadzieję. Hello. Od 2000 lat nie składa się ofiar z ludzi. Codziennie składa Nawet się... wampiry piją syntetyczną krew. Widziałam na filmie. To codziennie składa się ofiary z ludzi. Codziennie kładzie się na szafot. Baranki. Giną. W męczarniach, w bólu, w cierpieniu, w chorobie, w łańcuchach zakuci niczym bydło. Chcesz to ujrzeć? To, co dzieje się naprawdę? Poza murami tego
wspaniałego miasta, tej doliny, jaką jest Silver Twins. My je chroniłyśmy. Ale nasze siły też potrzebują wsparcia. Jedna mała modlitwa, raz na 6 lat, 6 dnia, 6 miesiąca, bądź 3 dnia, 3 miesiąca, bądź 9 dnia, 9 miesiąca. Jeżeli ta modlitwa ma puls i myśli i ból. Nie macie ani pulsu. Podchodzę do Lili, tak kładę jej rękę na tym pistolecie, żeby ją opuścić. Marcz, opiekuj się Jackiem, co? Weźcie mnie. Musisz to zrobić dobrowolnie, albo złożony przez kolektyw. Na pewno. Czy wystarczy, że skoczę w dół? James. Jeśli chcesz nam w ten sposób, tak. James, to zrobi co będzie za 6 lat. O to im chodzi. My możemy odejść. Pozwól im odejść. Zgasnąć. Osłabnąć. Ale to wasz wybór. To miasto to tylko miejsce. Mogę a ci ludzie coś mogą pokazać? To ta ze srebrnymi oczyma. Z czym? Ze srebrnymi oczyma. Mogę coś ci pokazać? Daj dłoń. Tą, która krwawi. Tak. Ona tak złapała ci swoją rękę, tak zabrała ją i masz palcem. Chciałeś pokazać, jak potężna jesteś? Nie. To ty jesteś potężna. To miasto to wy. Tak. Ale to miasto to też tylko miejsce. To są wspomnienia i to jest rodowód i krew. Ale ludzie mogą żyć gdzie indziej. Się w nim dobrze żyło. Ale my nie możemy. Ale wy pragniecie krwi co 6 lat. Kogoś, kto pragniemy czuje da ból. Kogoś, kto żyje i ma prawo do tego życia bez względu na to, jak chory się urodził. Wiesz, z drugiej strony... Twoja siostra tam jest, za szczerymi oczyma. Na dole. Podobno była chora. Tak powiedziała nam. Tak, była chora. Serce. Nie wiem, czy mówił prawdę. Potrzebujemy tego pokarmu. Bez tego będziemy chorować, słabnąć, a wraz z nami ludzie na górze. Możemy spowodować, że groty znów będą pełne srebra i kruszcu. Tylko musimy być silni. Naprawdę nie jestem dobrym człowiekiem. Mogę tam wejść. Spokojnie, już dostały jedną ofiarę. Na razie im wystarczy na 6 lat. Słyszałeś? Nie, nie. To tak, wystarczy tak na chwilę, żeby... Na chwilę byśmy żeby przestali ludzi umierać. Twój ojciec miał wylew z tego samego powodu, bo miasto umiera. Tak. Ja rozumiem tą niewypowiedzianą groźbę. Nie. To nie jest tylko miejsce. To nie groźba, to, to my też nie grozimy. Nie, ja wiem. Wy jeżeli... jesteście częścią naszą, tak jak my jesteśmy waszą częścią. Skinął głową. Jeśli to dobrze rozumiem, jeśli wy odejdziecie, to będzie jakby bogowie umarli, więc bardzo duża część tego miejsca po prostu umrze. Coś się wydarzy. Za 3 lata ktoś zginie w wypadku. Jutro ktoś skręci sobie kark, spadając ze schodów. Tak, dziewczynki się złapały za ręce, patrzą na was, nie? Tak, tak to będzie wyglądać. To nie będzie tak, że wy odejdziecie i nic się to nie wydarzy, prawda? Miejsce zostanie, miejsce obumrze. No, ludzie będą ci wszyscy ty... ludzie zaczną umierać, tak? Wyjadą do Nowego Jorku, przyjedzie ich pociąg. Umiera. Jesteśmy wam wdzięczni. Mówią jednym głosem teraz, jedna i druga, jak synchronizowane stereo. Wiecie, bo możemy na razie najbardziej korzysta z tego Aston Deans, tak? To 10% wody, która spływa z tych gór, podlewa jego pola golfowe. Merch. Proszę cię. Te góry i tak usychają, one umierają. Tych gór nie ma. Pokazać ci, jak silna jesteś? To za szczelnymi oczyma teraz się odzywam. Ja... Co mi możesz pokazać? Czego nie wiem. Wiele rzeczy. Gdzie się podziewa woda? Czemu nie płynie? Czemu jego kukurydza nie chce rosnąć? Rośnie sucha, mała i żółta. Właśnie dlatego. Że czemu nie ma wody? Woda nie ma nic do rzeczy. Tak, kres słyszałam, tylko krew się liczy. Co możesz mi pokazać, czego nie wiem? Pokaż. Jesteś tego pewna? Srebrnowłosa kręci, znaczy srebrnowłosa kręci głową. Okej. Puszczę. Ta czarnowłosa wyciąga rękę, nie? Chcesz to zobaczyć? Jednak nie, boisz się. Tak. To właśnie to trzyma was w kajdana. Tak. Strach, miłość, nienawiść, rodzina. A tak. Rodzinę potrafimy zrozumieć. No właśnie dlatego jesteśmy ludźmi. Zabiłyście. Zabiliście. Zabiłeś dwie osoby. Tu.
Nawet trzy, licząc to coś, co nas torturowało. Ale to już nie był człowiek. Przekroczył te granice. Mamy wrócić, bo jeśli nie dostaniemy pokarmu, za chwilę znów będziemy w klatce. Zamknięte, ściskane, miażdżone i słabione. Powiedzcie mi... Kto trzyma te klatki? Dlaczego możecie się... Możemy zejść z powrotem do otchłani. Miejsca, skąd przybyłyśmy. Może tam jest wasze miejsce w takim razie. Co wydarzy się z miastem, jeśli odejdziecie? My odejdziemy, więc miasto też. My trwamy, miasto też. To dość oczywiste. Nie ma bliźniąt. Jednej bez drugiej, tak jak nie ma miasta bez nas. A nas bez miasta. Wszystko jest ze sobą połączone. James, ty znasz te ghost towns na trasie kolei przez Nevadę. Opuszczone takie puste budynki stojące, gdzie tylko wiatr i krzaki. Tak, i piasek. Tak. Tak będzie. To miasto obumrze do końca, tylko jeżeli chcemy... Jesteśmy wam wdzięczne, możecie prosić o co zechcecie. Jeżeli chcemy chronić tych ludzi, którzy pozostali, naszych bliskich, to nie wiem, czy ta ofiara nie jest konieczna. Jestem gotów to podjąć, tak? Ludzie w maskach chętnie wam pomogą. Kto to jest? Ludzie w maskach. Będziecie jednymi z nich. Mówi o ludziach, o Radzie, o tych, którzy wiedzą o tym wszystkim. Wy będziecie jednymi z nich. Ja się na to nie godzę. Nie zostanę tu, jeżeli będzie to dalej kontynuowane. Jesteś Silver Twins, Silver Twins jest tobą. Ci, co wyjechali, myślisz, że tak naprawdę wyjechali? To ta srebrna oka patrzy. Mhm. Taką mam nadzieję. Nic nie mówi, bo ona ma taką, wiesz, niewinną buźkę, ale jest w tym coś takiego pradawnego. Tak. Mamy wejść do szlamu? Zniknąć? Zostawić życie własnemu rytmowi? Rozumiem. Nie. Jak kiedyś poprosili nas o to ci, ale... którzy byli przed nami, których wygląd przyjęliśmy? Czy nadal są pośród was? Nie, odeszli. Chodzi o Indian, nie? Rozumiem twój dylemat. Częściowo. Ale ty nie rozumiesz jeszcze tego, że generalnie możesz wyjechać z Silver Twins, ale Silver Twins nie wyjedzie z ciebie, tak? Nie wyjdzie z ciebie. To nie będzie jest zawsze. Ten dylemat. To jest to, że jeżeli. I skończysz stąd, tak jak ci, których dzisiaj widziałeś. Stąd odejdziemy, to mój ojciec umrze w szpitalu. Zabiłem jedyną opcję uratowania go. Nie znajdę pieniędzy, żeby mu pomóc. Silver Twins umrze, mój ojciec umrze. Chcesz mi powiedzieć, że już stąd nie wyjadę. Że nie ma życia dla mnie poza Silver Twins. Jesteś częścią Silver Twins. Odpowiedz mi na pytanie. Za ciebie jest? Nie ma nic poza Silver Twins. Tak jak nie ma dla innych. Ciebie poza Silver Twins. Nie mam życia tam. Tak? Tak jakbyś... To chcesz mi powiedzieć? Tak. Ja nie mam zamiaru żyć czymś takim. To straszne. Nie godzę się na to. Co mam, umrzeć, poczekać, albo umrzeć, albo siedzieć w tym? Śmierć czasami wyzwala was, ludzi, nie nas. My znikamy. I robię dwa kroki do tyłu. Tak. A czy zdążę użyć atutu szybki jak błyskawica, żeby ją zatrzymać? Bo ty masz jeszcze ten odpalony, nie? Co tam jeszcze miałeś? Mam jeszcze... Zadziałaj. Zawrotna prędkość mogę. Nie! Działaj pod presją. Nie! Tak, działaj pod presją. Działaj pod presją, masz plus 2 do tego jeszcze. Bo... Nie, ja mu nie pozwolę na to! Strzelisz? Nie! Pozwól jej! Chcę się poświęcić, ty głupku, ty! 14 z samego rzutu. No nie! Słuchaj, złapiesz ją. Ona, ten dwa kroki, ty tu intencje wyczujesz. Nim ciało się jej przechyli, bo to jest chwila. To ty jesteś tak szybki, że po prostu znaczy, nie ma... Ja robię kroki, nie, że upadam. No, ale to jakby w momencie, kiedy już się przechylasz, to on po prostu doskoczył do ciebie, te jeden czy dwa kroki, które z was dzieliły. Doskakuje, łapie ją, chwyta ją tak, żeby ją obezwładnić takim ruchem. Czy ja mogę ich popchnąć tam w ten dół? Jak humano. Na przemoc, nie? Na minus 2. Tak, szeptem, żeby słyszała mnie. Ja naprawdę jestem złym człowiekiem. A ty zarzuć na przemoc minus 2, bo może ich popchniesz. Dawaj. I odpycham ją od dziury i sam się rzucam do tyłu. Ale daj mi rzucić na tak, to. Nie, bo jeszcze mnie pociągnie. Nie, bo może Natasza może być... Może na życie może rzucę. Rzucę. Podjęłaś? Tak. Myślę, że jest ich dwójka, więc oni są troszkę masywniejsi, więc będzie minus 2 dodatkowo. Właśnie, może na 12 lat będzie. Jeden.
Słuchaj, jeden. To mogło wyglądać jeszcze tak. Trzy, przepraszam, trzy. No. Natasza, ja cię przepraszam. Poczekaj, nie, przepraszam. Mogę ją odruchowo zbeształ się lekko nie, ja cię przepraszam, ale to będzie wyglądało w ten sposób. W momencie, kiedy ty rzuciłaś się na nich, żeby popchnąć, to był ten moment, kiedy ty ją szarpnąłeś, do niej coś mówiłeś, a ty się zachwiałaś i poleciałaś do. O mój Boże. Po prostu wiesz. Nie złapiesz mnie? No, jak ją trzymam? No puść ją, no. Okej, spróbowałeś ją złapać? Rzuć. Dobra. Niech kości powiedzą, jak się ta scena skończy. Bo to były potężne komplikacje. Nie wiem, na przemoc czy na... Wiesz co, no, działaj pod presją. No. Czyli 12. Słuchaj, złapiesz ją, tylko tak, nie utrzymasz jednej i drugiej przez długo. Musisz poświęcić którąś z nich po prostu. Oczywiście może być tak, że ona opiera się, bo widzi, że leci, więc jeszcze może jakby pomagać w tej sytuacji. No nie chcę a teraz lecieć. Chce skoczyć, więc jest jakby tutaj... Ja jestem w szoku na razie, ja usłyszałam w ogóle. Ty trzymasz jej nie, sam bo, się bo ja jej coś powiedziałem, no. Trzymam ją przez chwilę, próbuję użyć jakby przemocy, żeby ją odrzucić od siebie, żeby nie była blisko. Dobra, niech to rozstrzygnie zespół. Jeżeli ją popchniesz, to będziesz mógł planować tylko nad nią, czyli tak. Przemocą. Tak. Jak ci nie wyjdzie, to może sobie głowę rozbić albo no, coś. No, rozumiem. Nie, ja mam dzisiaj dobre rzuty. Słuchaj. Plus 3, 15, więc chciałbym ją odepchnąć po to, żeby... Nie, no nie zrobić krzywdy, tylko żeby odpadł. Ją, tak, nie, to było przerost jakimś tam chwytem, rzutem. Tak. Ty się na tym znasz, ja nie umiem tego opisać, nie? Ale ty lądujesz po prostu na chwilę na ziemię, ją trzymasz, utrzymasz ją, nie poleci. Zapanujesz nad tym. Tak. Chyba, że chcesz ją zrzucić. Nie, nie, chcę ją wciągnąć, odpycham ją też na bok. Zajmij się Jackiem, tak? I skaczę. Jui, jak gdyby końcowy skok, to znaczy uratował was, żeby poświęcić siebie. Jak taki James, nie! No i tak, słuchaj, James lecisz, nie? Tak. Jesteś takim samym krótkiem jak Silva, ty mnie słyszysz, nie? Za nas, tak? Tak. I tak, i to tak zajmę to było... się twoim ojcem. Słowa jakby zanikają, bo tunel, którym lecisz, warty jest chwili opowieści. Bo to jest tunel, którym... Przypominasz sobie najprzyjemniejsze momenty życia. Jak byłeś dzieciakiem, jak ganiałeś, jak spadasz, to nigdy nie dolatujesz do dna. I zawsze żyjesz w takim kokonie najprzyjemniejszych momentów twojego życia. Dla ciebie nie ma spadania, nie ma momentu, kiedy się rzuciłeś, nie ma momentu, kiedy rodzice czy jacyś bliscy cię rzucili, tylko jest moment, kiedy ty po prostu istniejesz w ułudzie albo w prawdzie szczęśliwego dziecięcego życia. I w momencie, kiedy bawisz się tam, często towarzyszą ci dwie takie śliczne dziewczynki. Indianki, bliźniaczki. Nie, nie. One mają czarne włosy, ale normalne oczy, które pomagają ci się bawić. Jest tam mnóstwo dzieci. Mnóstwo dzieci. I to miejsce, tam nigdy nie dotarł ktoś, kto został zepchnięty albo był martwy. Tam nie ma żadnego Silversa. Nie ma troski o tatę. Jest po prostu moment takiego zamknięcia w kloszu cudowności i błogości. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zafinalizować to mniej więcej w ten sposób, nie? Dziewczynki uśmiechają się, tak szczonia się zaczyna zamykać na waszych oczach. W sensie my jesteśmy tam... Cały czas jesteśmy ja w tej grocie. Klęczka. Ty leżysz na ziemi, ja podnosisz na się na klęczkach, ale widzisz, to że ona nie się nie dowiesz, tak... co teraz cię zawsze podnoszę, choć musimy stąd uciekać. Tak. Nic tu po nas. Znaczy podnosisz chodź. Ją, ale czujecie koło siebie obecność dwóch dziewczynek, nie? One trzymają się za rękę, właściwie są już teraz jednym bytem znowu, nie? Tak, lepiej, czujecie to, chodźmy. Takie... Dotknięcie delikatnych dłoni na czole, nie? Silver Twins to my. I wy. Silver Twins. To my. I wy. Silver Twins. To my. I budzicie budzik. Budzisz się? Tak to można powiedzieć, nie? I słyszysz, nie? Witam was z rozgłości. Tutaj, ty, Tommy, dzisiaj pogoda ciepła, witamy w dniu, 1 czerwiec, Dzień Dziecka, nasze pociechy, coś tam, nie? Patrzę, który jest dzień. Jest 1 czerwiec, nie? Właściwie przed... Nie, przepraszam, skłamałbym. 26 czerwiec. Okej. Okay. Nie czerwiec, tylko ten, maj. Nie? Tam 25. Zbliżamy się do Dnia Dziecka. Chciałem was serdecznie powitać na tu i tam, nie? Bla, 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 jakieś tam gadanie. Dzisiaj ten... Tak, słyszysz twój budzik, nie? Znaczy no. Dzwonek. Ej, ej! Słyszysz głos Hoppera, nie? Gdzie masz zamiar dzisiaj przyjechać do pracy, czy nie bardzo? Jest 10. Ja wiem, nie, że nie ma tak, specjalnej tak, roboty. Zaraz będę. Rozłączam się.
I patrzysz na ten, jedna rzecz ci nie pasuje. No. Owszem, 25 maja no. 2022 roku, przed krachem. A ty budzisz się w swoim bunkrze, nie? To piwnica jest! No, przepraszam, w swojej piwnicy, może się nauczę pod koniec sesji. Tak. I słyszysz głos Tomiego w radiu. Witam, Śpiochy! Jeszcze nie na nogach? To niego, tak. Witam, Silver Twins! W najprawdziwszym raju na Ziemi, nie? Tylko u nas... Ty sługusie demokratów, nie! I krzyk taki, nie! Śpią mi się, że mam psa. To nie był sen. Ty pamiętasz to wszystko i masz tatuaż na plecy. Ja też? Tak. Tylko w twoim tatuażu oczka są srebrne, a w twoim tatuażu oczka są czarne. James, on nigdy nie wrócił z frontu.